Modelu społecznego y, ograniczeń. O co chodzi? W, w modelu społecznym nie zwraca się tak bardzo uwagi na, albo przenosi się uwagę z, z, z człowieka i jego cech na otoczenie. No bo jeśli ktoś poruszający się na wózku nie może wjechać do budynku, bo w tym budynku nie ma możliwości, żeby wjechał, jest próg, schody, cokolwiek, to przecież to nie, niepełnosprawność tego człowieka sprawia, że on nie może wjechać do tego budynku, tylko ten budynek to sprawia. Jeżeli tak zaczniemy do tego podchodzić, to wtedy przenosimy wagę na to, na co naprawdę mamy wpływ, bo pewnych czy niepełnosprawności, czy chorób, czy stanów ani nie jesteśmy w stanie wyleczyć, ani przewidzieć, co się stanie i tak dalej. To, co dotyczy człowieka, w tym zakresie mamy ograniczone możliwości. W zakresie otoczenia, budynków, naszych działań, usług, stron internetowych. Na to wszystko mamy wpływ, bo my to tworzymy. A zatem jeśli. Zamiast się zastanawiać, czy ktoś jeździ na wózku, czy nie, zastanowimy się, czy do budynku, który budujemy, może wjechać ktoś na wózku, dostać się ktoś niewidomy, trafić do tego budynku, poruszać się po nim bez problemu, to wtedy w ten właściwy sposób, w tym właściwym miejscu skupiamy naszą uwagę, bo na otoczenie i na budynki, na wytwory nasze mamy wpływ. I to jest jakby taki, taki ważny element też związany z ustawą. Jakie wymagania nałożyła ustawa? Po pierwsze, to, co ważne i musicie o tym pamiętać, będę to powtarzał. Ustawa na wprost nie dotyczy NGOsów. Ustawa na wprost obowiązuje jednostki publiczne. Jest tam cały katalog określony tych instytucji publicznych, które mają, które są zobowiązane do stosowania ustawy. NGOsy nie są. Na wprost NGO-sy są zachęcane do wdrażania zapisów ustawy wymogów ustawowych. Natomiast jest w ustawie zapis mówiący o tym, że w przypadku, gdy jednostka podlega, jednostka publiczna, podlegająca ustawie, deleguje jakieś zadania, realizuje, zleca zadania na zewnątrz, rozumiem, wszyscy Państwo, którzy jesteście z NGO-sów, robicie to na co dzień, bo na tym polega w ogóle funkcjonowanie NGO-sów, że pozyskuje się dotacje z, 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 no, z jakichś jednostek, mniej lub bardziej publicznych. Ustawa nakazuje takie jednostce, która rozdaje dotacje, Granty i tak dalej, by wymagała, by przenosiła na Was wymagania dotyczące zobowiązań ustawy o zapewnianiu dostępności. Czyli tak, de facto, Wy będziecie w swoich umowach, być może już to macie, podejrzewam, że tak może być. Będziecie zobowiązani do stosowania ustawy o dostępności. I teraz bardzo ważna rzecz. Ja na pewno nie będę w stanie powiedzieć Wam, czego, co Wy musicie zrobić w sensie takim, że czego będą od Was wymagały urzędy. Zgodnie z zapisem ustawy, one powinny wymagać od Was tego, co jest zapisane w artykule 6 ustawy, czyli tak zwanych wymagań minimalnych. Ja je omówię dzisiaj, żebyście mieli obraz tego, czym są wymagania minimalne. Urząd może wymagać minimalnych bądź więcej, zgodnie z ustawą. Jaka będzie praktyka urzędów, tego oczywiście nie wiem, bo skąd mam, skąd mam wiedzieć? Coś mi tutaj mówi ten program, że moje łącze internetowe jest niestabilne. Gdyby się coś działo z moim łączem internetowym, bardzo proszę, by, byście mi mówili, dobrze, że, że coś jest nie w porządku. A zatem, choć ustawa na wprost nie dotyczy gios to zobowiązuje urzędy do nakładania na Was wymagań. Jak zostaną nałożone wymagania, to będziecie musieli te wymagania wypełniać. Różnie może być. Byłem na spotkaniu bardzo podobnym, tylko ono nie było online, tylko było normalnie w malutkiej gminie Nowosolna koło Łodzi. To jest taka malutka gmina, która no, tam działa kilka NGO-sów na, na terenie, jakiś klub, wiecie, piłkarski, to jakiś taki zupełnie maluteńki, który nie ma żadnej struktury, jest prowadzony przez jednego człowieka, jakieś koło gospodyń wiejskich, czy jakieś takie rzeczy, no maluteńkie takie stowarzyszenia, które, które sobie działają i coś tam dla tej lokalnej społeczności robią. No, jakby tam, to, to, była, to była dość trudna dyskusja. Tam, czy to, czy to nasze spotkanie emocjonalnie było trudne, no bo oni wszyscy byli przerażeni i włosy im się zjeżdżyły na głowie. Jak usłyszeli o tym, czym jest ustawa i jakie ona nakłada wymagania, ale przedstawiciele urzędu gminy, którzy byli na spotkaniu, uspokajali tamtych ludzi i mówili, że spokojnie, słuchajcie, nikt tutaj nie będzie teraz nagle stwarzał wymagań, które zablokują wasze działania. Bo byłoby to no, po prostu głupie najzwyczajniej w świecie. A zatem proszę miejcie to na uwadze, dobrze? Ja opowiem o tym, czego wymaga ustawa, ale rzeczywistość wasza będzie determinowana przez was, przez wasz urząd, przez wasze działania i tak dalej. Zatem ustawa wymaga zapewniania dostępności w trzech obszarach: w obszarze architektonicznym, w obszarze elektronicznym, cyfrowym i w obszarze. Tak zwanym informacyjno-komunikacyjnym. Ja te wszystkie obszary omówię, tak żebyście wiedzieli, co się pod nimi kryje. Ustawa również wymogła na części jednostek podlegających ustawie powołanie tak zwanych koordynatorów dostępności. To są ludzie, którzy mają się na terenie gminy, miasta, urzędu zajmować dostępnością. Oni to najczęściej dostali do swoich obowiązków albo niektóre urzędy zatrudniły ludzi. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tak naprawdę na waszym terenie szukajcie najbliższego wam koordynatora dostępności. To może być Urząd Gminy Miasta, to może być czasami jakaś uczelnia, może być dzielnica po prostu, no w Warszawie to są dzielnice. Szukajcie gdzieś tam w tych, w tych urzędach koordynatora dostępności, koordynatorki, bo to będą ludzie, którzy zawsze będą wiedzieć najwięcej o dostępności i będzie najprościej sobie z nimi pogadać i wyjaśnić, jak będziecie mieli wątpliwości, czy jak robicie turniej, piłki nożnej. Dla dzieciaków, to jaka tam dostępność ma zastosowanie i co byście mogli, co byście musieli robić. Polecam zatem współpracę z koordynatorami dostępności. E, oczywiście ustawa nałożyła też, jakby rzecz, tak kilka wymagań, które Was zupełnie dotyczą, jak przygotowanie planu działań, czy raport dostanie zapewnienia dostępności. E, to Was, powiedzmy, na szczęście nie interesuje zupełnie. Co innego wprowadziła jeszcze ustawa, co już w jakim stopniu może Was <coughs> dotyczyć? No, ustawa wprowadziła skargę i karę za brak dostępności. I to jest ten element, który głównie powoduje u ludzi <coughs> strach i obawy. Ja bym chciał powiedzieć, żebyście się tak bardzo nie bali tego. W sensie takim, że to ustawa nie jest tak skonstruowana, że teraz, jak ta policja z fotoradarem. Urząd się schowa za krzakiem i będzie czyhał na Was, i patrzył, kiedy nie będziecie zapewniać dostępności, i będzie czekał już z mandatem. W żadnym wypadku nie będzie takiej sytuacji. Procedura skargowa jest dość złożona, dość dobrze opisana. Zaczyna się od tego, że osoba zainteresowana działaniami realizowanymi za pieniądze publiczne może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. Przykład: robicie. Yy, turniej piłki nożnej, kiedy się trzymał tego turnieju, turniej piłki nożnej, gdzieś tam na boisku w swojej, w swojej gminie. Jest to boisko trawiaste, nie da się tam przyjechać na wózku i pooglądać tego meczu. Dziadek, babcia, wnuczka, która akurat gra w piłkę, chciałby bardzo pooglądać se wnuczka, bo siedzi na emeryturze, nudzi mu się jak mopsu, chciałby, no ale nie może. Może w związku z tym złożyć do was, <śmiech> przepraszam, <śmiech> lub do urzędu, który daje wam pieniądze, bo to chyba prawnie to urząd będzie w ogóle Stroną takiego postępowania, do urzędu złożyć wniosek o zapewnienie mu dostępności, czyli o zapewnienie możliwości wzięcia udziału w tym wydarzeniu. No, bo może, bo ma takie samo prawo jak, jak ja, ktoś z Was do tego, by sobie na ten mecz pójść i pooglądać wnuczka, czy tam wnuczkę, jak kopie w piłkę. <laughs> Urząd, który będzie stroną postępowania, będzie musiał na to zareagować. Będzie musiał porozmawiać z wami, zastanowić się, w jaki sposób problem rozwiązać, czy on jest w ogóle rozwiązywalny, no, po, po, poszukać jakiegoś rozwiązania. Będzie musiał na ten wniosek urząd odpowiedzieć wam, którzy złożycie taki wniosek, czy tej osobie, która złoży wniosek, no i jakoś ten problem próbować rozwiązać. Jeżeli urząd będzie stał koniem, że się nie da, że to jest niemożliwe, żeby ten problem rozwiązać, że ten, tej dostępności nie można zapewnić już, to dopiero wtedy osobie, która złożyła wniosek wcześniej, przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności. Po złożeniu skargi na brak dostępności, do, do tego postępowania włącza się PEFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bo to on jest od postępowania skargowego. No i teraz PFRON rozpoczyna swoje postępowanie skargowe i prosi urząd o wyjaśnienie. Urząd mu wyjaśnia. Jadą eksperci z PFRON-u na miejsce, oglądają sytuację, wspólnie z urzędem szukają rozwiązania. I dopiero jeżeli cała ta procedura, czyli ta procedura, która zakłada współpracę i porozumienie i rozmowy, jeżeli ona zawiedzie, bo urząd będzie stał twardo okoniem, nie da się już, nie zapewniamy tej dostępności, to wtedy dopiero przy takim uporze tego urzędu, PEFRON może nałożyć karę. No i teraz ważne znowu ta kara będzie nakładana na urząd, nie na was. Choć oczywiście w sytuacji to jest jeszcze nieznane, bo to jest kwestia przed nami, jakby, jaka będzie praktyka prawna, ale wydaje mi się, że jeśli urząd. W umowie na dofinansowanie zawiera zapisy, że wy musicie zapewniać dostępność, to również od was ostatecznie będzie egzekwował zapewnienia tej dostępności, mimo że on będzie stroną postępowania skargowego, a nie wy. A zatem dopiero wtedy urząd może dostać karę finansową, i dopiero wtedy ewentualnie powstanie sytuacja, w której i wy w jakiś sposób możecie się spodziewać tego. Mnie się wydaje, że taka sytuacja nie nastąpi w ogóle. Tak, tak to odczuwam. Dlatego że. Ja się jeszcze nie spotkałem z, z, z kimkolwiek, a z, naprawdę bardzo dużo mam współpracy takiej z, 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 no, z jednostkami samorządu terytorialnego <laughs> i tak dalej, z urzędami centralnymi. Ja się jeszcze nie spotkałem z kimś, kto by uparcie twierdził, że nie zapewni dostępności i już bo nie, bo nie. Jakby no, nie ma czegoś takiego. No, ludzie w ten sposób się nie zachowują. Zwykle w ludziach jest chęć rozwiązywania problemu, tym bardziej że dotyczy to. Jednak, takiej, wiecie, no, delikatnej kwestii. No, to, że dziadek chce, czy babcia chce pooglądać wnuczka, no, nikt z tym nie dyskutuje w naszym kraju, na szczęście. Zatem nie ma się co obawiać skargi na brak dostępności. Dobrze, że ten instrument jest, bo on bardzo, bardzo zmobilizował urzędy do zajęcia się dostępnością, ale nie ma się tego co obawiać. Z tego co widzę, praktyka jest taka zdroworozsądkowa w ludziach i w urzędach, i w NGOsach, i w pefronie Jakby wszyscy chcą, tego, żeby jednak dostępność po prostu się rozwijała, żeby było jej coraz więcej, a nie tego, żeby komuś tam wsadzić karę za to, że, że jest niedostępny. Powstał Fundusz Dostępności. Gdybyście chcieli, możecie pożyczyć od niego pieniądze na zapewnianie dostępności. Jest też certyfikacja dostępności, która Was akurat dotyczy, ponieważ e, możecie się certyfikować. Urzędy nie mogą, bo one są zobowiązane do stosowania ustawy i już. Natomiast sektor prywatny i trzeci sektor... E, może się certyfikować, jeżeli byście chcieli pokazać, że jesteście dostępni, że macie dostępną siedzibę, macie dostępną stronę internetową i tak dalej, e, możecie do jednostki certyfikującej wystąpić, o to by was zbadała i wam przyznała certyfikat dostępności. Jeśli go, jeśli go spełniacie, przepraszam. OK, terminy pomijamy, bo one już one są po prostu mało istotne. No najważniejszy z waszego punktu widzenia to był 6 września 2021. Od wtedy przy zlecaniu zadań urzędy muszą od Was wymagać dostępności. Myślę, że ci z Was, którzy już podpisywali w tym roku umowy, wiedzą o tym. No dobrze. Wiedzą o tym i pewnie już mają te zapisy w umowach. Dostępność architektoniczna. Ja teraz przepraszam, tylko muszę, mam słabe gardło. Ja jestem chyba lekko przeziębiony lub coś. No mniej z tym. Omówię teraz dostępność architektoniczną, cyfrową informacyjno-komunikacyjną żebyście mniej więcej wiedzieli, czym ona jest i tak dalej, bo jak będziecie wiedzieć, to też będziecie mieli jakieś, jakieś przełożenie na własną rzeczywistość, bo będziecie mogli spojrzeć na to, gdzie jesteście, co robicie, jak to u Was wygląda i tak dalej. Raz jeszcze podkreślam, proszę się tutaj nie załamywać, jeżeli gdzieś się okaże, że jesteście w starym budynku, w którym o dostępności możecie tylko pomarzyć, o dostępności architektonicznej. Bo nie po to jest ustawa, żeby blokować wasze działania i żeby e, jakby paraliżować system cały, tylko po to jest ustawa, żeby e, poprawiać dostępność. Przepraszam, bo... <laughs> <Aha>, Dobrze, <laughs> okej. Okay. Przepraszam najmocniej, ale tutaj mam zakłócenie w pokoju. Dostępność architektoniczna. Dostępność architektoniczna podzielona jest na kilka wymagań w ustawie. Pierwszym z wymogów jest zapewnianie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacji. Czyli naj, tłumacząc to na, na język polski, trzeba umożliwić osobom poruszającym się na wózkach, osobom o kulach, osobom mających, mającym inne problemy w poruszaniu się z bagażem, osobom niewidomym, osobom słabowidzącym, Zapewnić możliwość bezpiecznego poruszania się po budynku. I w poziomie, i w pionie. Co to oznacza w praktyce? Zdjęcia są na nasze, w sensie z audytów, które robimy. No robimy ich dość dużo, więc tych, tych, tego materiału mamy dużo. To jest taki chleb powszedni tego, jak wygląda tkanka taka, no, no, budynki jak wyglądają w Polsce. W dużych miastach, tam gdzie jest trochę więcej pieniędzy, gdzie jest trochę nowszego budownictwa jest lepiej. Jak się wyjedzie poza miasto to to jest tak jak jest. Więc co jest barierą? Co sprawia, że jest niespełniony wymóg ustawowy? Wszelkiego rodzaju progi w przejściach między pomieszczeniami, czy w ogóle w przestrzeni poruszania się po, po budynku. Wszelkiego rodzaju progi Stanowią utrudnienie, bo tego rodzaju progi są nieprzejeżdżalne dla osoby poruszającej się na wózku, stanowią utrudnienie dla osób niewidomych, dla słabowidzących. Wszystko, co można się potknąć, jest, jest utrudnieniem. Zatem, wszystko to, by, przepraszam, podczas audytów uznajemy za coś, co sprawia, że ustawa o zapewnianiu dostępności nie jest spełniona. Taki przypadek, z czym że często mamy z tym do czynienia, że w tej części, gdzie widać maty do ćwiczenia, to jest sala gimnastyczna dobudowana do starszej części budynku i oczywiście nie udało się trafić tak, żeby to było na zero dobudowane. Ja dodam, że osoby z niepełnosprawnościami również ćwiczą sporty i ten obiekt również powinien być dostosowany do potrzeb osób. W takim zakresie w jakim to ma oczywiście uzasadnienie powinien być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy w ogóle osób ze specjalnymi potrzebami. <laughs> Jeszcze taki jeden w trend zrobię tak zwany. To określenie osoby ze specjalnymi potrzebami z jednej strony bardzo dobre, bo rozszerza nam grupę odbiorców, z drugiej strony nie do końca fortunne. Tutaj trudno było znaleźć może lepsze słowo, tylko tak chciałem wam uz uzmysłowić to, że ja idę do urzędu. Po, nie wiem, zameldować się, wyrobić sobie dowód, czy poprosić o wypis z rejestru gruntów, to nie jest specjalna potrzeba, to jest zwykła potrzeba. W związku z tym, jeśli osoba poruszająca się na wózku, niewidoma, starsza, będzie chciała to samo załatwić, to też nie jest jej specjalna potrzeba, tylko zwykła potrzeba. A zatem, tak de facto, te potrzeby nie są specjalne, tylko specjalne są sposoby zapewniania potrzeb, czy realizacji tych potrzeb. Same potrzeby, jako takie, wszyscy mamy dokładnie takie same, niezależnie od tego, jakie mamy cechy. Korytarz, schody w korytarzu, coś, co jest bolączką budynków z lat 50., 60., 70. niekiedy. Z jakiegoś powodu architekci uwielbiali takiego rodzaju rozwiązania. Oczywiście, dostępnościowo to jest kataklizm. Na zdjęciu, które teraz Państwo widzicie, sytuacja jest o tyle jeszcze w miarę łatwa, że powiedzmy na odcinku między. Tymi drzwiami i tymi drzwiami tutaj pewnie można by było wcisnąć jakiś rodzaj pochylni. Być może cały ten korytarz po prostu zmienić ze schodów na pochylnie i ona by spełniała wymagania dostępności, bo korytarz jest długi, szeroki i tak dalej, ale bywałem w budynkach, których korytarz ma 90 cm szerokości i wszędzie są drzwi i nie ma absolutnie miejsca na zbudowanie pochylni. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest wkładanie tam na przykład platformy przyschodowej. A platformy przyschodowe mają bardzo złą opinię wśród osób poruszających się na wózkach. One są, po pierwsze, wymagają kogoś, kto przyjdzie i nam włączy tą platformę, bo z jakiegoś powodu nie można jej używać samemu. Po drugie, bardzo często są uszkodzone, mają awarię, czemu nie wiem. Najczęściej są przykryte plandekom i nieużywane. One, jak pokazuje doświadczenie, nie rozwiązują problemów z dostępnością te platformy przyschodowe. Zatem Wszelkiego rodzaju schody w korytarzach, to jest oczywiście brak zapewnienia wolnych od barier przestrzeni poruszania się poziomych, przestrzeni poruszania się. Jak najprościej ograć kwestię na przykład progów w budynku. Jeśli te progi w drzwiach, czy w ogóle gdzieś w budynku mamy niewysokie, takie do, do 5 centymetrów może maksymalnie, to najprościej jest zastosować tak zwane kliny najazdowe, bo to jest i najszybsza, i najtańsza, i najprostsza metoda. To, co tutaj widzicie, to jest zdjęcie ze szkoły podstawowej, czy z zespołu szkół gdzieś tam w Wielkopolsce, jak byłem na audycie, próg ma jakieś 4 cm tutaj w drzwiach, no i po prostu pan konserwator dociął odpowiednią listewkę drewnianą, przykręcił ją, przykleił i jest sprawa załatwiona i takie coś już jakby zupełnie zmienia postać rzeczy, bo to nie jest tak, że nie można się tam potknąć, zawsze się można potknąć, czasami sportowcy się o linie potykają na boisku, jak to się mówi. Więc to, to, to nie jest tak, że to załatwia wszystkie problemy, ale na pewno osobom poruszającym się na wózkach umożliwia swobodny przejazd, lżejszy przejazd przez taki próg. Trochę trudniej jest się potknąć, kiedy jest zlikwidowana pionowa ściana takiego progu, pionowa krawędź, zatem to jest najprostszy sposób na, na załatwianie problemów z progami. Do 5 cm wyższe to się już robi problem, bo, bo te kliny najazdowe musiałyby być długie. Co jeszcze jest barierą oprócz. Z, Progów, schodków i tak dalej. Co jeszcze jest barierą w przestrzeniach poruszania się w poziomych przestrzeniach? Przegrody szklane. Osoby słabowidzące, słabowidzą. Szkło ma to do siebie, że jest przezroczyste, w związku z tym nie widać szkła jako przegrody. Kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju drzwiami, zawsze zalecamy, żeby je oznaczać. Oznacza się zwykle dwoma żółtymi pasami, gdzieś jeden na wysokości 110, 120 cm, drugi 150, 160. Różne są szkoły, ten wiecie. 5 cm w te czy we w te nie robi różnicy, ale zawsze, kiedy widzimy ten rodzaj drzwi, zawsze zalecamy oznaczenie kolorem kontrastowym względem otoczenia. Co to znaczy kontrastowe względem otoczenia? No jeśli idę w tą stronę, tak jak na zdjęciu, i za tym byłaby żółta ściana za tymi drzwiami, no to wtedy oznaczanie żółtymi pasami byłoby bez sensu, bo miałbym żółte pasy na żółtym tle. Oznaczenie musi być kontrastowe względem tego, co się kolorystycznie dzieje po jednej i po drugiej stronie przegrody szklanej. Może się zdarzyć sytuacja, że na jedną stronę to oznaczenie będzie miało kolor czarny, a na drugą stronę żółty, bo na przykład idąc z tej strony tam będzie żółta ściana, a idąc z drugą strony będę miał jasne jakieś wnętrze, albo właśnie ciemne wnętrze będę miał i będę musiał dostosować inny kolor z jednej i z drugiej strony. Może się tak zdarzyć. Tego rodzaju drzwi szklane zawsze zalecamy oznaczanie. Im więcej jest zaklejone tego szkła, tym lepiej. Minimum to te dwa pasy takie o wysokości 10 cm. Tak, to zwykła folia, no, taśma foliowa, ale żeby miała minimum 10 cm i dwa takie pasy, jeden 110, drugi 150-160 cm. I oczywiście obydwie połacie, bo tutaj są obydwie płacie szklane powinny być oznaczone. Taki przykład z, z kluczborka to jest, tutaj są otwarte na korytarz drzwi, ja nie wiem czy to widać od razu na tym zdjęciu tutaj są otwarte drzwi na korytarz to jest zdjęcie jeszcze z drugiej strony, tutaj też te drzwi są otwarte na korytarz, no coś takiego jest przegrodą niezauważalną dla osoby, nie tylko słabowidzącej to można w ogóle przyzwonić głową o coś takiego te przegrody te przepierzenie tak zwane, ścianka szklana, tutaj to też jest przegroda szklana, która znajduje się w przestrzeni komunikacji, bo to jest korytarz, a to jest sala obrad, tym chodzą ludzie w związku z tym, a to oznaczenie, które jest, jest niewystarczające. Ono jest niezauważalne dla osoby słabowidzącej. Gdyby taką folią, tą tak zwaną matującą, wypełnić 80% tego szkła, to OK. To się sprawdzi. Ale folia matująca jest niewystarczająca, kiedy jest jeden pasek, tak jak tutaj, albo nawet jeśli byśmy zrobili dwa paski, to nadal folii matującej ona jest za słabo widoczna. Musi być. Większa część powierzchni szklanej wypełniona, żeby to miało sens. Tu też przykład: jak w przegrody szklanej nie widać. Muzeum Polin w Warszawie. Kolorowe fistaszki, jakieś tam ptaszki, sprawiające, że niby ta przegroda szklana ma być zauważalna. Oczywiście są niewidoczne nawet dla tak zwanego zdrowego oka. Tutaj też jest przegroda szklana z tej strony: ściana w obszarze poruszania się ludzi. Jest to. Absolutnie niewystarczające. Kiedy mamy do czynienia z drzwiami, które są żółte, tak rażąco żółte, wtedy to oznaczenie, jakby połaci szklanej, nie ma już takiego znaczenia, bo tak jaskrawa przegroda szklana będzie zauważalna dla osoby słabowidzącej, więc tutaj na przykład już nie zalecamy. To jest taki klasyczny przykład. Tego, jak przegrody szklane się oznacza, właśnie dwa pasy żółte, wysokości 10, może 15 cm, jeden na wysokości 110 cm przy klamce, drugi na wysokości tam 140, 150, 160 cm. I to jest uznawane póki co, jest to zalecany sposób przez Polski Związek Niewidomych i przez użytkowników słabowidzących. Póki co jest to uznawane za, za wystarczające. No, może taka ciekawostka. Wszyscy się jakoś tam różnimy od siebie i każdy z nas ma jakieś, jakieś cechy. To oczywiście dotyczy też osób z niepełnosprawnościami, osób słabowidzących. Może się zdarzyć, że dla kogoś, to jest tak zwanym słabowidzem, takie oznaczenie będzie niewystarczające i będzie chciał jeszcze więcej tych pasów. No tak już jest, że jesteśmy po prostu różnorodni i się wszystkim nigdy nie dogodzi. No niemniej póki co takie coś uznawane jest w standardach dostępności za wystarczające. Tu ciekawy przypadek, bez jest przegroda szklana z, z bardzo żarowiastymi drzwiami. Myśmy tutaj zalecili oznaczenie pasami, dlatego że w przeciwieństwie do poprzednich drzwi, które miały na dole trochę żółtego wypełnienia, tutaj tego żółtego wypełnienia nie ma, jest cała tafla szkła. Chyba to jest trochę dmuchanie na zimne przez nas, że myśmy to zalecili, bo podejrzewamy, że nie ma takiej konieczności. No, ale tak jako ciekawostkę Wam pokazuję i mówię o, o naszej praktyce. Tu jeszcze jeden przypadek. Oznaczenia przegrody szklanej, drzwi otwierane automatycznie. No, tak to wygląda. To jest jedyna szkoła, którą na razie spotkałem na swojej drodze audytora, która miała automatyczne drzwi otwierane do szkoły, rozsuwane drzwi automatyczne. Zatem przegrody szklane. Druga rzecz to oczywiście drzwi, które są zbyt wąskie. To jest również bariera, którą, która sprawia, że według nas ustawa nie jest spełniona, wymagania ustawą. Zbyt wąskie drzwi. Co to znaczy zbyt wąskie drzwi? No, zgodnie z przepisami to są drzwi poniżej 90 cm. Zgodnie z prawem budowlanym. Zgodnie z, z tym, co obserwujemy, z doświadczeniami, jak to jest 80 cm i więcej, to jest jeszcze w miarę ok. Jak jest między 70 a 80, to już się robi ciasno. No ale powiedzmy, że gdybym miał w budynku jakieś tam jedne drzwi, które są 70, i miałbym. Się zajmować dostępnością w tym budynku, to te drzwi bym sobie gdzieś tam na końcu listy dopiero postawił, bo wiem, że one będą e, niewielkim utrudnieniem takim rzeczywistym niewielkim utrudnieniem. Gdyby to były drzwi wejściowe do budynku, stale używane, to oczywiście jest inna sytuacja, ale jeśli to są, wiecie, drzwi do jednego z pomieszczeń w budynku gdzieś tam nieczęsto używanego, siedemdziesiątki. Postawiłbym sobie na liście rzeczy do zrobienia na samym końcu. Natomiast poniżej 70 cm to oczywiście są drzwi, które już są krytyczne. One uniemożliwiają albo bardzo utrudniają korzystanie. No i pewnie. Podobnie, gdyby to były drzwi do magazynku w szkole, czy gdzieś tam, w, w które mam, wiecie, do tego magazynku wchodzi czasem pracownik raz na miesiąc, czy tam coś, to pewnie też bym je na, samą, na sam koniec listy umieścił. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, jak to wygląda w praktyce. Drzwi do toalet, drzwi do pomieszczeń stale używanych, drzwi wejściowe oczywiście muszą mieć wysoki priorytet, jeśli to są jakieś tam... Siódme z rzędu drzwi w budynku, to wtedy mogą mieć trochę niższy priorytet. Od 70 cm w dół robi się tragedia, ale dobre drzwi mają przynajmniej 90 cm. I to było to, na co my zwracamy uwagę podczas um, Audytów, kiedy sprawdzamy, na ile w budynku są bądź nie ma barier w poruszaniu się w przestrzeniach poziomych. Progi, przegrody szklane, yy, przegrody szklane i oczywiście drzwi. Nam jeszcze później dojdą troszeczkę nawisy, na, na czyli takie miejsca, gdzie można się uderzyć głową, ale, ale to za moment. I to, to były te podstawowe rzeczy w poruszaniu się w, prze, w przestrzeni poziomej. Teraz przestrzeń, czy poruszanie się pionowe, no to schody. Czego wymagamy, co, co sprawdzamy przy schodach? Zgodnie z prawem, schody powinny być wyposażone w poręcz, która umożliwia prawo i lewostronne korzystanie. Tłumacząc, na polskie, można iść schodami trzymając się prawą ręką w górę, i można tymi samymi schodami zejść w dół, również trzymając się prawą ręką poręcz. Poręcze są kluczowym elementem bezpieczeństwa. W poruszaniu się na schodach, dlatego zawsze zwracamy na to uwagę. Schody, które są na zdjęciu, mają tylko jedną poręcz. Jest to najczęstszy problem, czy najczęstsza uwaga nasza wobec schodów, że mają poręcz tylko z jednej strony. Osoba, która porusza się samodzielnie, to może być nawet osoba, która jeździ na wózku, ale chodzi schodami, bo takie osoby są. Może mieć sprawną tylko jedną stronę. Osoby po wylewach, po udarach to są osoby, które najczęściej mają jednostronny paraliż. Taka osoba musi się trzymać poręczy, gdy wchodzi po schodach i może na przykład chwytać tylko prawą ręką. No, na tych schodach do góry wejdzie w miarę bezpiecznie, ale schodzić już będzie mniej bezpiecznie, będzie potrzebowała asysty, jakiejś pomocy. Dlatego zawsze wymagamy, zawsze sprawdzamy, by poręcz była po dwóch stronach schodów. Bardzo podobny przypadek. Poręcz tylko po jednej stronie schodów. My to uznajemy za niespełnienie wymagań ustawowych, bo to jest też niespełnienie wymagań przepisów prawa budowlanego. Klasyczny przypadek szkolny. Wszystkie tysiąc latki są tak zbudowane w naszym kraju. Wtedy, nie wiem czy to były chyba lata 70., chyba to były, ewidentnie dostępny był tylko płaskownik. W hurtowniach stali, w związku z tym wszystkie poręcze balustrady są robione z płaskownika. To jest poręcz, po jednej stronie, jakby nie spełnia, nie spełnia wymagań. Przepraszam, nie w tą stronę poszedłem. Po jednej stronie nie spełnia wymagań. To jest poręcz, która spełnia wymagania, mimo że jest tylko jedna, ale zwróćcie uwagę, że można wchodzić trzymając się prawą ręką i schodzić trzymając się prawą ręką. Oczywiście takiej się nie zrobi na wąskich schodach poręcze. Natomiast pokazuje to jako. Jako przypadek. To jest oczywiście dobre rozwiązanie i tu jest wszystko w porządku poręcz jak należy. Kolejna rzecz, na którą zwracamy uwagę, kiedy oglądamy sobie schody, to jest kształt poręczy. Poręcz, która jest dobrą poręczą, dostępnościowo, to jest poręcz o przekroju okrągłym albo zbliżonym do koła, o średnicy 3,5-4,5 ,5, 5 cm maksymalnie, nie grubsza, nie inny kształt itd. Ktoś, kto ma. Problem ze sprawnością dłoni, a musi mocno chwycić. Nie złapie innego kształtu niż właśnie kształt okrągły albo owalny. Zatem, poręcz, którą widzicie na zdjęciu, ona jakby nie spełnia tego wymogu, bo jest to no, 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 belka drewniana, oczywiście, ona jest tam odpowiednio frezowana, kształtowana, ale to nadal jest zbyt duże, zbyt szerokie, by mocno chwycić, żeby całą dłonią objąć i mocno i pewnie chwycić. Płaskownika nie chwyci się pewnie. Nie można zacisnąć dłoni na płaskowniku, jest nieanatomicznym kształtem zupełnie. Przy mocniejszym ścisku e, tego rodzaju kształt po prostu boli w dłoń. Spróbujcie sobie kiedyś samemu, spróbujcie na przykład kwadratową albo prostokątną poręcz, których jest bardzo dużo, bo są modne. Spróbujcie sobie kiedyś mocno ścisnąć i przytrzymać chwilę, zobaczycie jakie Wam się pojawi ból w dłoni e, od samego ściskania. Taka poręcz bardzo dobra, 5 cm średnicy, ok. Taka poręcz bardzo dobra. Tutaj myślę, że są na ze 4 cm średnicy. Bardzo dobrze. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o poręcze. Brak poręczy również jest problemem schodów. To co widać, to są schody do jednej ze szkół gdzieś tam na Wielkopolsce. Nawet jeśli jest tylko jeden schodek, to powinno się instalować poręcz. Szczególnie dotyczy to seniorów, osób, które. Mają już ograniczoną sprawność, ale to nie jest jeszcze moment, kiedy się jeździ na wózku czy coś, ale jest to już moment naprawdę dużego ograniczenia sprawności. Wszyscy ci ludzie korzystają z poręczy przy wchodzeniu po schodach, jeśli tylko mają poręcz. Możecie poobserwować, widać to bardzo często, w jaki sposób starsze osoby korzystają ze schodów. Brak poręczy jest również utrudnieniem w przestrzeniach pionowych poruszania się. Powinno się nawet przy pojedynczym schodku instalować poręcze. Kolejny przypadek braku poręczy. Niestety to się często zdarza na obiektach sportowych. To jest sala gimnastyczna, taka hala gimnastyczna, zbudowana przy, przy jednej ze szkół. Super sprawa, i znowu przekładamy to na jakąś sytuację życiową. Babcia, dziadek, ojciec, matka, ktokolwiek, kto ma ograniczoną sprawność, chce przyjść i popatrzeć na wnuka, na syna, na córkę. Zejście po schodach, które nie mają czegoś, czego bym się mógł przytrzymać, no jeśli nie mam kogoś, kto mi pomoże, jest po prostu niebezpieczne, bo zlecieć po takich schodach to jest żaden problem. Również na obiektach sportowych powinno się instalować poręcze. Tu jest oczywiście wymaganie, ponieważ co tam trzeci stopień, co, co drugi stopień w zasadzie mamy przestrzeń, po której się dochodzi do siedzeń. I wiadomo, że tej przestrzeni nie można zatkać, zablokować poręczą, więc poręcze musiały być krótkie, takie odcinkowe, tylko tutaj, gdzie, jest, gdzie są schody, ale oczywiście można by to było zrobić, i taka poręcz już by bardzo pomagała. Kolejna rzecz, na którą zwracamy uwagę przy schodach, oprócz kształtu poręczy, tego, czy ona jest po dwóch stronach, i tak dalej, to są tak zwane noski, czyli ten fragment schodka, który wystaje za tak zwaną podstopnicę. To, co jest pod stopniem, to jest podstopnica, a to, co tutaj to jest, stopień. Stopień, jeśli wystaje za podstopnicę, powstaje tak zwany nosek. O ten nosek zaczepia się stopa osoby, która ma ograniczoną sprawność ruchową. W zupełności to wystarczy, by człowiek nie mógł wejść po schodach, bo nie będzie w stanie wy, wyciągnąć nogi, wysunąć jej do tyłu i wyciągnąć spoza noska. Generalnie nosków nie powinno być, a jeśli już są. I z jakiegoś powodu, tak jak na tym zdjęciu nie można ich usunąć, ponieważ tutaj akurat konserwator zabytków nie pozwala. To zwróćcie uwagę, może tego nie widać tak bardzo, bardzo dobrze, ale pod noskami, tutaj są takie dodatkowe listewki. To są takie trójkątne listewki, dokładnie to samo, co klin najazdowy przy progu w drzwiach, tylko zainstalowane do góry nogami pod progiem, pod noskiem. To sprawia, że krawędź noska nie jest prosta, tylko dostaje. Skośny fragment. Dzięki temu noga, nawet jak będzie jechała po tym, to ma mniejszą szansę, że się zablokuje, bo nie ma takiej krawędzi, tylko ta krawędź jest skoszona. Jakby. To jest też prosty sposób, łatwy na to, żeby w sytuacji, kiedy mamy schody z noskami, a nie możemy teraz burzyć budynku, schodów, stawiać nowych i tak dalej, to żeby sobie tą kwestię nosków ograć. Jeżeli będzie przestrzeń pod noskiem skośna, wtedy jest już znacznie lepiej niż. Niż gdy ta krawędź jest prosta. Co jeszcze na schodach? Tu są oczywiście klasyczne schody, brak poręczy po dwóch stronach, niewłaściwy kształt pochwytu, brak też oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych. To jeszcze wrócę tutaj do zdjęcia i zanim pójdę dalej, to jeszcze o tym opowiem. Zgodnie z prawem i zgodnie ze standardami dostępnościowymi, schody powinny mieć oznaczone krawędzie minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu. Oznaczone albo kolorem kontrastowym. A najlepiej, jeśli jest to i kolor kontrastowy, i faktura, czyli coś, co czuć pod butem. To jest oczywiście głównie dla osób słabowidzących i niewidomych. W zasadzie tylko te schody tu można uznać, że mają oznaczone krawędzie, bo faktycznie mają oznaczone krawędzie, choć nie było to, nie w takim celu te listwy instalowano, ale kolorystycznie jest ten zamysł spełniony i również fakturowo, bo ta listwa aluminiowa jest grubsza, ona wystaje ponad powierzchnię schodów. Tutaj też jest bardzo podobna sytuacja. Listwy założone na noski, choć oczywiście są na noskach, więc niedobrze, to jednak pod względem kolorystycznym i fakturowym spełniają, robią robotę, bo i odcinają nam krawędź stopnia i jednocześnie czucie pod butem, jak się na nie, na nie stanie. Łatwiej jest wyczuć krawędź stopnia. Tu tego nie ma. I przechodzimy tak płynnie do, do kwestii tego, że schody nie mogą być śliskie. To jest, jest jeden z kluczowych elementów schodów zewnętrznych szczególnie. Byłem w takiej szkole, gdzie były trzy pochylnie dla wózków, bo szkoła była dostosowana i wszystkie te pochylnie były, są schody również zewnętrzne, były wyłożone płytkami, które zostały kupione jako antypoślizgowe, a były tak śliskie, że robiłem sobie ślizgawkę taką, padał deszcz akurat, rozbiegałem się na górze pochylni, pochylnia ma 9 metrów długości, ślizgałem się tak, jakby była ślizgawka lodowa, po prostu jakby było lodowisko, na butach, ześlizgiwałem się na sam dół tej pochylni. Tak były śliskie płytki, gdy jest mokro. Myślę, że ktoś się z Was z, was z tym spotkał, bo to jest jednak nagminny problem, z tego co widzę. No tutaj ograno kwestię tak, że z, zablokowano wejście z tamtej strony schodów, a z tej strony rozłożono tutaj, prawda, te gumy, które są po jednej stronie. Oczywiście, jak nie ma pieniędzy na remont schodów, no to można w ten sposób się ratować sytuacją, naklejać taśmy antypoślizgowe, rozkładać gumy. Można na przykład, to jest rzadziej wykorzystywana metoda, można piaskować schody. Zamawia się firmę, która zajmuje się piaskowaniem, czyli przyjeżdża ze specjalną maszyną, która pod ciśnieniem uderza piaskiem albo jakimś innym materiałem w powierzchnię tych płytek i może ją zmatowić bardziej. Może sprawić, że ona będzie bardziej chropowata, przez co będzie bardziej antypoślizgowa. To jednocześnie może skrócić żywotność takich płytek. Mówię tylko o tym, jakie są możliwości. Na przykład. Nawierzchnie granitowe, jeśli są polerowane, to się nie nadają do użycia przez ludzi i można zrobić właśnie taką rzecz, że się po prostu piaskuje nawierzchnię granitową. Mam tu zresztą chyba taki filmik na YouTubie, jeśli dobrze pamiętam. Można płomieniować bądź piaskować granit, piaskowanie granitu. To nie, 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 nie. O tutaj na przykład, o tutaj Pan piaskuje granit, już Wam pokazuję to. Jak to wygląda? Mamy taką możliwość. O! Szanowni <laughs> jak ja mam teraz ten. No dobrze, a jak ja mam teraz to skasować? Zamknij. Nie, 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 dawać mi to. O! Teraz to będzie chyba. Ok. Dobra. To jest pan, który piaskuje. Zostało zrobione wejście do bloku spłyt granitowych polerowanych. Oczywiście w pierwszym deszczu ktoś się zorientował, że to jest proszenie się o kłopoty Więc zamówiono pana, widzicie, no tak to wygląda Jest trochę kurzu I to jest jakby ta uciążliwość, która jest związana z piaskowaniem granitu No ale w prosty sposób z nawierzchni śliskiej, jak lodowisko robi się nawierzchnię nieśliską Jak lodowisko Wracam do prezentacji Zatem Nawierzchnia musi być antypoślizgowa. Podpowiedź oprócz parametru R, który mówi o tym, jak, tam, jak, jak jak, antypoślizgowo działa płytka, jest jeszcze parametr D mówiący o tym, jak chropowato ma nawierzchnię. Im wyższy parametr D, im większa chropowatość płytki, tym lepiej. Schody zabiegowe, schody kręcone, niedozwolone prawnie w budynkach z opieki zdrowotnej i w budynkach. Przeznaczonych na pobyt osób z niepełnosprawnościami. No i teraz taka jest ciekawostka, bo w prawie budowlanym jest takie określenie, budynki przeznaczone na pobyt osób z niepełnosprawnościami. No i ja mam pytanie, co to są za budynki? No i jak tak zaczynam się zastanawiać, no to pewnie DPS byłby takim budynkiem do pomocy społecznej. Może budynki, w których realizowane są, czy warsztaty terapii zajęciowej, czy jakieś centra aktywizacji zawodowej i tak dalej. Ale przecież. Jeśli ja mieszkam w bloku perelowskim i do mnie na gwiazdkę przyjeżdża moja babcia, która ledwie chodzi, to ten mój blok też się staje budynkiem przeznaczonym na przebywanie osoby z niepełnosprawnością. Ta konstrukcja logiczna jest głupia. Każdy budynek może być budynkiem w danym momencie, w którym znajdzie się osoba o dowolnych cechach. W związku z tym w żadnym budynku nie powinno się stosować schodów zabiegowych albo schodów kręconych. Dlatego, że w najzwyczajniej w świecie po tej wewnętrznej stronie schodów nie ma przestrzeni na stopy, szczególnie tam, gdzie zaczynamy skręcać. No, ktoś, kto ma sprawną tylko prawą rękę i ma zejść po tych schodach, po prostu nie ma miejsca na stopy i tyle. To jest schemat ideowy schodów. Tak one powinny z grubsza wyglądać, w takim układzie najbardziej idealnym, pożądanym. Mamy schody proste. Krawędzie pierwszego ostatniego stopnia oznaczone kolorem kontrastowym. Przed schodami i na dole i na górze rozstawione są tak zwane płytki dotykowe, oznaczenia fakturowe, tych nazw jest już, już kilka. Mniejsza z tym spotykacie się z tym na pewno na przejściach dla pieszych. Są to płytki przeznaczone dla osób słabowidzących, niewidomych, informujące o tym, że osoba zbliża się do miejsca wymagającego szczególnej uwagi. Jeżeli to są schody takie, właśnie prowadzące, tak jak, tak jak na tym schemacie, to nawet tych dolnych bąbelków by nie musiało być, bo one nie są takie ważne, bo to jest coś, co jest jakby przedstawiane przez osoby niewidome, że zagrożeniem są schody, które prowadzą w dół. Czyli jeżeli osoba niewidoma idzie tu górą i ma schodzić w dół, to wtedy potrzebuje przed schodami ostrzeżenia, uważaj, zbliżasz się do miejsca niebezpiecznego. Kiedy ta osoba ma wchodzić schodami do góry, no to wtedy to ostrzeżenie już nie ma takiego wielkiego znaczenia. Zwróćcie uwagę też, że oznaczenia bąblowe są odsunięte od krawędzi schoda. Dlatego, że to jest informacja. Uważaj, żeby ta informacja dotarła do mózgu i została przetworzona, potrzeba tam, wiecie, ułamka sekundy. Dlatego nie powinno się na samym na samej krawędzi, przy samym, na początku schodka umieszczać oznaczeń, tylko trochę je odsuwać. <laughs> To jeszcze kwestia przestrzeni poziomej poruszania się, jednocześnie najczęściej związana ze schodami niestety, czyli miejsca, gdzie można podejść pod schody i uderzyć się w głowę. Tego rodzaju miejsca powinny być odgrodzone barierkami, nie powinno być możliwości wejścia barierkami, kwiatami, ławkami, ławami, wiecie, kanapami. Nie powinno być możliwości wejścia w takie miejsce. Tu jest doskonały przykład z, ze stadionu w Gdańsku, tego ładnego Amber Stadion. Tak jest ten stadion zbudowany, tak jak zresztą każdy stadion, że ma kilka poziomów, bo ma kilka poziomów trybun. To jest komunikacja między poziomami, a to jest komunikacja. Tutaj mam nadzieję, że to moją myszkę widać. Komunikacja w ogóle tam, to jest przestrzeń poruszania się ludzi, tutaj gdzie jesteśmy. Zwróćcie uwagę: wszystko z betonu, ściany szare, podłogi szare. Możemy zrobić pięć minut przerwy, oczywiście, że możemy zrobić. Ja nie wiem, bo dzwoni do mnie Pani Iwona, czy to Pani do mnie dzwoni? Bo ja tak mi się wydaje po numerze, że to Pani. Może niech mi Pani napisze, czy to Pani. Ja to muszę zobaczyć. Dzwoniłam, ale... Pani, a, dobrze. Dobrze, Przecież możemy zrobić, że... oczywiście. Yy, tylko, no bo tutaj jest ten czas dwugodzinny, więc, więc nie wiem, czy też jakby zdążymy. To znaczy, czyli robimy tą przerwę, czy nie robimy, bo nie wiem, dla mnie to żaden problem. Możemy zrobić 5 minut przerwy, jeśli uczestnicy potrzebują, uważam, że powinniśmy zrobić. Dobrze, dajmy ludziom, to, to dajmy ludziom piątkę na toaletę. Dobrze, ale zróbmy naprawdę piątkę, dobra? Żeby każdy poszedł do toalety, bo faktycznie czasu jest niewiele. 1305 wznawiamy. Z Zegarkiem w ręku. Do zobaczenia za 5 minut. 13.05, więc idziemy dalej, uprzejmie tylko proszę, żeby ktoś. Tutaj jest pytanie od Pani Anny, czy planują w budynku umieścić tablicę tyflograficzną? Panie Jacku, to samo, Panie tłumaczu Jacku, to samo, co z, z Panią Grażyną mówiłem, gdyby trzeba było, to proszę mnie spowalniać. Dobrze? Ja będę mówił wolniej, gdybym mówił za szybko. Podaję się pytanie: Państwo planujecie umieścić tablicę deflograficzną, Czy jest jakiś standard wymagany do tych tablic? Oczywiście, że jest standard do tablic cyfrograficznych. Dojdziemy do nich, to kilka słów o nich opowiemy. Zatem, tam gdzie się można uderzyć w głowę, trzeba na to bardzo uważać: postawić kwiatek, zrobić barierkę. Nie można ludziom pozwalać na swobodne wchodzenie pod takie, w takie miejsca, dlatego że ktoś tam nie widzi, po prostu nie widzi. Przydzwoni głową i będzie to, będzie to problem. <laughs> Drzwi nie mogą być za ciężkie. Tu taki krótki filmik, a on się nie odpali. O, ciekawe, czy ja Wam pokażę ten filmik. Zaraz zobaczymy. E, tutaj mam go. Spróbujemy w takim razie udostępnić <laughs> cały ekran. Udostępnij. Mam nadzieję, że widać ten filmik. Trochę sobie pomiar wagi drzwi zwykłą e, wagą kuchenną, mam nadzieję, że to widać. To są drzwi przeciwpożarowe, tak zwane drzwi grodziowe, które w maksy... Było widać ten filmik? Czy Pan tłumacz widział filmik? Było widać, dobra, super. W, w momencie maksymalnej siły potrzebne było 2,6 kg, czyli 26 N. To jest... Tak powinny się otwierać drzwi. Najczęściej są znacznie cięższe Możecie sobie zrobić próbę, zwykła waga kuchenna, taka z haczykiem albo z tasiemką. Jeżeli drzwi mają powyżej 3 kg, jeżeli trzeba użyć więcej niż 3 kg, to się pojawia problem. Im więcej, tym oczywiście gorzej. Jest to bardzo, cięż, bardzo częsty i bardzo poważny problem dostępności. Łatwy do sprawdzenia. Najczęściej trzeba regulować tak zwane samozamykacze, żeby nie było problemu. W korytarzach, w przestrzeniach, w których wszystko jest. Podobne kolorystycznie bardzo trudno się poruszać osobom słabowidzącym, tak jak na tym korytarzu. Nie ma nic, co by prowadziło osobę. Zwyczajowo osoby słabowidzące wykorzystują kontrast kolorystyczny, czyli różnicę kolorów między czymś jasnym i czymś ciemnym. Gdyby była ciemna podłoga przy jasnych ścianach, to okej, okay. ale ponieważ nie ma, to się źle chodzi. To jest przykład, kiedy jest dobrze. Ciemna podłoga, jasna ściana tutaj powstają tak zwane naturalne linie kontrastowe, po których osoby słabowidzące się dzięki nim się poruszają. Brak kontrastu tu między drzwiami a ścianą, to jest kolejny problem w dostępności w poruszaniu się po budynku. Kiedy drzwi są bardzo podobne kolorystycznie do ściany, na której, do koloru ściany, na której są umieszczone, to tych drzwi nie widać. Trudno jest odnaleźć je. <laughs> drzwi powinny mieć odpowiedni kontrast kolorystyczny, jak chociażby na tym zdjęciu dolna część może nie jest bardzo kontrastowa, ale górna część już się wyraźnie odcina od ściany, na której jest umieszczona. Drzwi szare na jasnym tle, na białych ścianach, czy kremowych bardzo w porządku. To jest ciekawy przypadek: drzwi białe na białym, ale jest czarna szyba, która, gdy zapali się światło w środku, staje się świecącym punktem, więc już jest wystarczająca do tego, by drzwi uznać za, za widoczne. Białe drzwi, ciemna ściana bardzo w porządku. Ciemne drzwi, jasna ściana bardzo w porządku. Ten kontrast kolorystyczny ustaw, ustalany jest tak zwanym wskaźnikiem LRV. To jest wskaźnik, Poziomu odbicia światła. Wszyscy producenci, normalni producenci, tacy porządni producenci farb na przykład, mają na swoich opakowaniach, a jeśli nie, to gdzieś tam w dokumentacji technicznej wskazaną wartość wskaźnika LRV. I można na przykład, kupując farbę na ścianę i na drzwi, sprawdzić sobie wskaźniki LRV tych dwóch kolorów, które wybieramy. Jeżeli jest 30 punktów różnicy między nimi, to mamy zachowany właściwy kontrast. Minimum 30 punktów. Pochylnie. Pochylnie są i będą, bardzo często będą dobrym sposobem rozwiązywania problemów dostępności architektonicznej, muszą być zgodne z przepisami. Trzeba uważać, żeby przed no, przy nich nie powstawały progi. Niestety to się często zdarza, ponieważ chodnik siada w innym tempie, niż siada fundament czy cała konstrukcja pochylni. Często pojawiają się progi właśnie w ten sposób. Trzeba tego pilnować, na to uważać. Oczywiście. Pochylnia musi być zgodna z przepisami. Pochylnie niezgodne z przepisami, jak na przykład ta, która zaczyna się na początku zdjęcia po lewej stronie, ale nie ma poręczy od samego początku, jest pochylnią niezgodną z przepisami. <laughs> jak coś takiego, co w ogóle nie jest pochylnią w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, jest jakimś rodzajem podjazdu, być może dla rowera, dla rowerów, być może dla wózka dziecięcego, ale nie dla osób poruszających się na wózku, bo zbyt stroma, bo nie ma poręczy po obydwu stronach. Tego rodzaju rozwiązania to nie są rozwiązania dla osób poruszających się na wózkach, ponieważ kąt nachylenia jest śmiertelny. Nie ma poręczy umożliwiających jakąś tam asekurację, wciąganie się czy coś. Zupełnie nietrafione rozwiązanie. Tego rodzaju rozwiązania, nawet gdyby nie ten próg, taki gdzieś tam na początku tej pochylni, to oczywiście błoto wokół, czy otoczenie pochylni ma też bardzo duży wpływ na to, czy taka pochylnia jest dostępna. To jest takie żartobliwe zdjęcie, ale niestety zrobione. <laughs> Naprawdę. No, jeden z uczestników szkolenia mi kiedyś podesłał takiego kwiatka. No, oczywiście rozumiem, że nikogo nie muszę przekonywać, że stosowanie progów najazdowych na pochylniach nie jest dobrym pomysłem. Windy czasami nie trafiają, trzeba na to zwracać uwagę. Winda, która nie trafia podłogą w podłogę kondygnacji, na której się zatrzymuje, jakby tworzy próg. Jeśli ten próg będzie miał powyżej 2 cm, to może się pojawić problem z dostaniem się. Panele w windach muszą być zrobione ze zwykłych przycisków mechanicznych. Nie gućcie się na to nigdy, nie pozwalajcie, jeśli będziecie wybierać budynek, w którym będziecie robić coś. Omijajcie budynki, w których są windy z panelami dotykowymi, takim jak ten, takimi jak ten na zdjęciu. To jest niedostępne dla osób słabowidzących, dla niewidomych w żaden sposób. To jest po prostu nie do przejścia. Jeżeli chcecie sprawdzić, wejdźcie do takiej windy, zamknijcie oczy i spróbujcie wybrać piętro, na które chcecie jechać. Jak Wam się uda? To stawiam piwo bezalkoholowe. Toalety. Podstawową funkcją toalety jest to, żeby z niej skorzystać, żeby z niej skorzystać. Na przykład będąc osobą poruszającą się na wózku, trzeba mieć możliwość podjechania z jednej strony toalety, żeby się przesiąść na sedes. Kiedy instaluje się uchwyty mocowane na stałe, nieruchome, nieotwieralne, w miejscu, gdzie normalnie człowiek na wózku by podjechał, żeby się przesiąść, to się kasuje dostępność toalety. Ta do toaleta. Była lepsza zanim ktoś zainstalował uchwyty, które miały poprawiać dostępność toalety. Te uchwyty sprawiły, że jest gorzej. Podobnie na tym zdjęciu uchwyt, ponieważ jest nieuchylny, nieotwieralny, to całkowicie uniemożliwia przesiadanie się na, na toaletę osobie na wózku. Poza tym deska, bardzo słabo przymocowana. Na desce w pewnym momencie człowiek opiera bardzo dużo ciężaru ciała przy transferze, przy przesiadaniu się. Deska musi być bardzo solidna, bardzo mocna. Miała być dostępna toaleta dzięki uchwytowi, stała się niedostępna dzięki uchwytowi. Tu już trochę lepiej, ale papier toaletowy bardzo daleko. Osoby poruszające się na wózkach mają słabą stabilizację najczęściej, słabą stabilizację górnej części ciała. Potrzebują oparć te uchwyty po bokach, które są, one służą też właśnie do stabilizacji na toalecie. No, kiedy trzeba się wychylać po papier toaletowy, to się człowiek prosi o to, żeby spaść po prostu z takiej toalety, a systemu alarmowego nie widzę. Dokładnie taki sam przypadek, plus jeszcze to, że najczęściej w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami robi się z nich składziki na tutaj w tą maszynę do mycia podłogi, tutaj na MOPA, albo na inne mopy, na tym wcześniejszym zdjęciu, na jakieś tam wiadra. No tak czy siak, robi się składziki. Tego nie można robić. W tej toalecie całkowicie zabrana przestrzeń przesiadania się przez umywalkę, czyli znowu toaleta pozornie dostępna, która jest niedostępna. Brak możliwości manewrowania, brak przestrzeni przesiadania się. Białe, biała armatura, armatura na tle białych ścian to jest powiedzmy problem. Yy, on nie sprawia niezgodności z ustawą, natomiast to jest coś, na czym zwracamy uwagę w toaletach, żeby armatura była widoczna na tle ścian, yy, bo jak jest niewidoczna, to się do tego pisuaru gorzej trafia po prostu osobom słabowidzącym, a kiedy jest coś takiego, albo coś takiego, albo coś takiego, to znacznie łatwiej jest zlokalizować tą. Tą białą plamę armatury na tle kolorowej ściany. Sama deska SEDESowa innego koloru niż, niż SEDES już sprawia, że znacznie łatwiej jest taki SEDES zlokalizować. Druga rzecz w dostępności architektonicznej: czy podmiot zastosował rozwiązania umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń? Czyli musicie wiedzieć, że ustawa wymaga, by można było się dostać do wszystkich pomieszczeń w budynku. Pojawi się być może pytanie, że no dobrze, ale my na przykład realizujemy działania, wynajmujemy tylko część tego budynku, nie cały budynek. No i oczywiście wtedy pewnie urząd będzie wymagał od Was, by w tej części, którą będziecie zajmować na realizację danego projektu, żebyście Wy w tej części zapewniali dostępność. Niestety ustawa nie zwalnia zobowiązku zapewniania dostępności w sytuacji wynajmowania budynku. Zatem tutaj, jeżeli urząd nałoży na Was obowiązek, to, czy wy wynajmujecie, czy jesteście właścicielem, nie będzie miało znaczenia. Nie trzeba się dostawać tylko do pomieszczeń technicznych, czyli kotłownie, siłownie, jakieś takie rzeczy. To jest taki przypadek budynku uniwersalnego. Pochylnia, małe schodki obok. Wejście pozbawione progów. Drzwi szklane, zrobione w ten sposób, nie dość, że kolorystycznie inne. To jeszcze szkło jest, zamiast szkłem, to jest tak zwana płyta poliwęglanowa. Dzięki temu takie drzwi widać i nie ma przegród szklanych. Toaleta dostosowana. To jest właśnie budynek, w którym zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Może się pojawić taka sytuacja, że ktoś, ktoś was będzie. Ktoś będzie chciał załatwiać kwestię dostępności z ja wam puszczę szybko taki filmik o schodołazie. Tylko muszę go puścić od siebie. Pozwólcie, że. O, tak to zrobimy. I teraz tutaj nie to, przepraszam, tylko to. I jeszcze raz. Przepraszam, coś kliknęłem bez sensu. Dobra. Puszczam. Obejrzymy sobie dwie minuty tego filmu. Ja tak pokrótce skomentuję. Po pierwsze, schodołaz wymaga, by człowiek poruszający się na wózku porzucił swój wózek i przesiał się na wózek tak zwany ortopedyczny. Póki co jeszcze nie mamy schodołazów, w których. Yy, yy, można zapiąć wózek aktywny. To, na czym jeździ Adam, to jest wózek aktywny. Na takich wózkach jeżdżą ludzie, którzy jeżdżą na wózkach. Na wózkach aktywnych. Na to, to na co on siada, to jest wózek ortopedyczny, znany Wam doskonale ze szpitala, z przewożenia osób. Ten wózek, na którym siada Adam, Adam służy do przewożenia osób, ale nie do samodzielnego poruszania się na wózku. To są kompletnie dwie różne konstrukcje. Zatem on musi swój wózek zostawić. Jego wózek to są jego nogi, pamiętajcie o tym. Nogi zostawia i czeka aż tutaj przyjdzie ktoś, kto go na ten schodołaz da. Więc najgorszy, e, najgorszy element schodołaza to jest brak możliwości na samodzielność. Schodołaz nie pozwala na to, wymaga operatora. No to jedziemy, to jest Krzysia na warsztacie terapii zajęciowej. Krzysia go będzie tam zapinała, chwilę trochę się pomęczy z tym, oczywiście to jest kwestia wprawy. Pyk. I teraz zacznijcie się manewrować, żeby dojechać do, do schodów. U nas jest bardzo wolny rynek Polskiego Związku głównych, więc w tym budynku wynajmiemy pomieszczenia. E, bardzo dobry przykład, bo to też jest budynek z lat 70., to jest kataklizm, wolność przeszkód. E, no i tak to z będzie wyglądało. Teraz włączę dźwięk. Musisz, musisz pociągnąć. pociągnąć. To jest, musisz pociągnąć, trochę siły. Naprawdę? Nie, nie mam tyle siły, żeby to pociągnąć, Jest Zaprawdę? super. Tak Tego uczyć. właśnie potrzebowaliśmy. <laughs> jest idealny. Jasne, jest. nie wiem, co się dzieje. Nie, no, się tak nie, nie, dobrak, nie Musisz pociągnąć, bo jestem za ciężki. Troszeczkę. Dawaj, teraz, Czekaj, ja się odepchnę. O, dawaj. O, a ja zrobi no ty to, ty to, ty to nie chcę zrobić dalej? nie Tyle wystarczy. Tak to z grubsza wygląda. Zatem Schodołaz, No ma ten minus, że po pierwsze nie pozwala na samodzielność, po drugie jest to słabe doświadczenie emocjonalne dla użytkowników. W sytuacji, w której nic innego nie da się zrobić, żadnego innego rozwiązania zastosować, ministerstwo uważa, że schodoła rozwiązuje problem dostępnościowy i że jest spełnieniem ustawy natomiast miejcie świadomość, że tak de facto to jest niezgodne z projektowaniem uniwersalnym, no i takie, no jak widzicie, no takie jest trochę jak włożenie worka z ziemniakami, no po prostu do góry. Musicie zapewniać w budynkach informacje na temat rozkładu pomieszczeń w sposób przynajmniej wizualny, dotykowy lub głosowy, to się odnosi do pytania, które zadała Pani Anna a propos tablic tyflograficznych. Co to znaczy informacja o rozkładzie pomieszczeń? No, sposób wizualny to są klasyczne tablice informujące gdzie co jest i to jest jakby ważne powinno to być i już. Sposób dotykowy lub głosowy to są dwie możliwości. Albo tyflo mapa, czyli mapa, którą można doty odczytać dotykiem. Osoba niewidoma. To jest wypukła mapa. To jest wszystko wypukłe tutaj. Można sobie wejść do budynku, zobaczyć na takiej mapie wypukłej. W lewo to tam jakieś są pokoje, w prawo to jakieś tam pokoje i, i próbować znaleźć te pokoje. To jest tyflomapa na, na linii metra w Warszawie, na stacji Pole Mokotowskie. Problemami tyflomap, problemy tyflomap są następujące. Po pierwsze, spróbujcie zrobić sobie takie ćwiczenie, że wejdziecie do budynku jakiegoś, którego nie znacie, spojrzycie na plan ewakuacji, który jest najczęściej mapą budynku, i na podstawie tego planu znajdziecie jakieś tam pomieszczenie ważne. Znaczy, to jest tak, że w małym budynku to jest ok, ale w większym budynku zapomnijcie ten plan tam po trzech minutach, jak pójdziecie do budynku. Czy pójdziecie szukać pomieszczenia i po trzech minutach już wam nie zapamiętacie tego planu, bo to jest niemożliwe. To samo się dotyczy tyflomapy. To też jest mapa, którą trzeba po pierwsze przyswoić dłonią, co jest o niebo trudniejsze od oczu. Po drugie trzeba zapamiętać tą tyflomapę. To jest, jakby użyteczność tyflomap jest. W porządku, pod warunkiem, że Tyflomapa stanowi tylko jeden z elementów systemu wspomagania poruszania się osób niewidomych. Jeśli jest, dobra informacja na stronie internetowej dostępnej, systemy dźwiękowe, to tu point, zaraz je pokażę. Tyflomapy, systemy prowadzenia instalowane w posadzkach, tabliczki z Braillem na poręczach i tak dalej, to wtedy mamy system prowadzenia osób niewidomych i Tyflomapa jest tylko jednym elementem i jest ok. Natomiast sama Tyflomapa. Na pewno nie rozwiąże problemów poruszania się osób niewidomych po budynku. Będzie to wspierała, ale na pewno nie rozwiąże w całości. Jeszcze jedna rzecz, która się przewija na przykład podczas rozmów z osobami niewidomymi. Osoby niewidome nie lubią ich dotykać tych tyflomap, bo są brudne. Po prostu, czy znaczy w odczuciu ludzi są brudne te tyflomapy. Też mnie to w ogóle nie dziwi, gdybym musiał ciągle dotykać jakichś tam takich rzeczy, by, bym nie chciał. Muzeum Miasta Warszawy na przykład rozwiązuje kwestię tak, że ma tyflomapy w postaci małych takich map, małych tabliczek. Tych tabliczek jest ileś tam i człowiek dostaje niewidomie jak chce zwiedzać, dostaje te tyflomapy do ręki ze sobą i on se chodzi z tymi tyflomapami i se sprawdza to, a to jestem tu, to jestem tu i tak dalej, czyli ma ciągle dostęp do tej mapy, a nie tak, że musiał zobaczyć ją przy wejściu i poszedł do budynku, żeby się ogarniać. To tyle. Oczywiście oznaczenia pomieszczeń to również jest system informowania o rozkładzie pomieszczeń. Te, pomiesz te oznaczenia są bardzo ładne, ale są niewypukłe i to jest główny problem z oznaczeniami pokoi. One powinny być wypukłe. Czyli normalnie 5B powinno być wypukłe na tej tabliczce i wtedy by było super. To samo tutaj. Ładne oznaczenia, ale trochę za wysoko umieszczone i niewypukłe. Te są akurat wklęsłe, ale znowu umieszczone za wysoko. Bardzo ładne, niewypukłe. No jak niewidomy podejdzie. Tutaj, to jak ma sprawdzić, czy wchodzi do damskiej, czy do męskiej? To jest lodowisko w Bydgosze. Jak ma sprawdzić? No nie sprawdzi. Otworzy drzwi, albo będą krzyczały, to będzie wiedział, że nie poszedł nie do tej, co trzeba, albo nie będą chłopaki krzyczeli, to będzie wiedział, że trafił do dobrej. Dobre oznaczenia, niewypukłe. Wypukłe, lepsze, ale znowu kontrast kolorystyczny słaby. Bardzo dobre oznaczenia. Ja bym jeszcze trochę inaczej zaprojektował te Zika w łodzi. Tak wygląda oznaczenie wypukłe. Chłopiec. Ja bym zróżnicował tutaj tak, że ręce chłopca bym dał wyżej do góry jeszcze, żeby był bardziej rozróżnialny w dotyku ten kształt od dziewczyny, bo teraz dziewczyna i chłopiec różnią się tylko tą sukienką. I to nie jest takie oczywiste. Gdyby ręce dać wyżej, to by było jeszcze lepiej. Ale tak wygląda dobre oznaczenie wypukłe. Tablice informacyjne w budynku nie mogą być umieszczane za szkłem, za pleksą, która odbija światło, bo to bardzo utrudnia czytanie takich tablic. To taki wesoły, śmieszny. <laughs> śmieszne zdjęcie dla rozluźnienia. Tutaj pani Izabela pisze, że jej zdaniem schodowaz jest niebezpieczny i niefajnie dla osób z niepełnosprawnością. Oczywiście pani Izo, że jest niebezpieczny i jest niefajny i na przykład uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej <laughs> Polskiego Związku Głuchych, tam gdzie filmowaliśmy, nie lubią nim jeździć. Dziewczyny tam są takie poruszające się na wózkach. Nienawidzą tym jeździć, bo się totalnie boją. Jeszcze w górę palicho, ale w dół. To jest dla nich bardzo trudne. System znaczników dźwiękowych. To ja to pokażę. Tutaj mam otwarty film, więc po prostu go odpalę. To to point, pyk cyk. Hmm, gdzie to jest? Dawać mnie tego to point. pointa. <laughs> jak to się teraz robi? Niecoś. Słaby jestem z tego click, click meetingu. Tak szybko. Janek Szuster opowie Wam o systemie to point, Ja Wam tutaj pokażę. Janek ma w ręku telefon z odpowiednią aplikacją. Nad drzwiami, przy których stoi, umieszczony jest znacznik dźwiękowy. To małe, szare pudełko na górze. Janek zaraz łączy dźwięk. Janek to zaraz uruchomi telefonem. Ten znacznik dźwiękowy mu się odezwie. Dzięki temu on będzie wiedział, dokąd ma iść. A oprócz tego otworzy sobie tą aplikacją drzwi. W jaki sposób pozwala korzystać, no choćby z automatycznego otwierania drzwi. Te drzwi, które są koło mnie, one mają siłownik, który je otwiera. Jest to oczywiście szczególnie potrzebne dla osób poruszających się na wózku. I teraz osoba niewidoma, zbliżająca się z daleka, usłyszy komunikat głosowy typowy dla systemu Toto Point. Budynek C, wejście. I oczywiście... Odezwało się, odezwał się to szare pudełeczko mieszane nad wejściem. Dostanie wyświetlony na ekranie opis tej przestrzeni. W jaki sposób znaleźć to wejście, co jest za drzwiami. Natomiast znajduje się tu jeszcze jeden element. Wejście do budynku C jest kliknię, aby otworzyć drzwi. Który umożliwia otwarcie tych drzwi. Jeżeli ja użyję łącza, akurat tu jest łącze w tym opisie, no to drzwi się aby same otworzą. No i Janek otworzył sobie drzwi. Do budynku. Tak jak on wspominał, zresztą dla. Coś się teraz stało z prezentacją. DB, DB, DB. To chyba to, może teraz. O. On sobie otworzył drzwi, czego może tak bardzo nie potrzebował, bo to jest głównie dla osób proszę się na wózkach. Natomiast widzieliście to, co jest kluczowe, czyli znacznik dźwiękowy. Dla osoby niewidomej jedna z podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o, o poruszanie się. Jeżeli mamy odnaleźć wejście do budynku, w tym budynku i tak dalej, to potrzebujemy być doprowadzeni do budynku, najlepiej systemem w, w ścieżkach, w, w chodnikach montowanym, w budynku, żeby się w miarę poruszać. Tyflomap OK, Wy, do, dodatkowo obowiązkowo znaczniki dźwiękowe, braille na drzwiach, Oznaczenia wypukłe wtedy dopiero możemy mówić o tym, że jako tako zapewniamy samodzielne poruszanie się po budynku osobom niewidomym. Trzeba zapewniać wstęp z psem przewodnikiem. Czasu mamy niewiele. Zrobimy takie 15 minut przesunięcia, bośmy zaczęli 15 minut później. Pokażę Wam też tak, żebyście się trochę uśmiechnęli. Pokażę Wam przezabawną taką reklamę z Norweską, to była akcja ich zmierzająca do tego, żeby oni też tam mieli problem z. z... Oj, pani Iwona, czekajcie, ja odbiorę od pani Iwony, bo rozumiem, że są jakieś ważne. Kwestie. Przepraszam, najmocniej myślę, że to Pani Iwona dzwoni znowu, ale to nie Pani Iwona tym razem. Najmocniej Państwa przepraszam. Zatem pokażę Wam film, norweska akcja zmierzająca do tego, by tam wpuszczać zwierzęta do zwierzęta the storm the stuck with you

Niezmiennie się śmieję z tej prezentacji, z tego filmu. W Norwegii też nie, nie chciano. Tam był problem z taksówkami, że taksówkarze nie zgadzali się na, na psy przewodniki. No, u nas na razie jest obowiązek wpuszczania do budynków publicznych. Ważne, żeby to realizować. Jako ciekawostkę Wam tylko powiem, że na przykład no, my jesteśmy na etapie psów. Natomiast w Kanadzie linie Air Canada akceptują nie tylko psy, ale również koty, konie miniaturowe, świnie i małpy. Na większości lotów bez. Zgłaszania tego wcześniej. Są to zwierzęta asystujące i można po prostu z miniaturowym koniem wtarabanić się do samolotu. Kanada to jest fajny kraj. Trzeba zapewniać osobom z niepełnosprawnościami czy ze specjalnymi potrzebami możliwość ewakuacji według ministerstwa wystarczy mieć napisaną procedurę która będzie uwzględniała co robić w sytuacji kiedy jest ewakuacja co robić z osobami nie mogącymi się poruszać samodzielnie można się wspierać urządzeniami na przykład krzesłami ewakuacyjnymi materacami ewakuacyjnymi w kwestiach ewakuacji jest to obowiązek mm. <laughs> wynikający z ustawy Dost i to było <laughs> dostępność cyfrowa prezentacja tak będzie dostępna nawet dostępna w rozumieniu WCAG będzie dostępna w sensie cyfrowo będzie dostępna ta prezentacja Dostępność cyfrowa, skończyliśmy architektoniczną. Cyfrowa to jest bardzo duży temat w sensie dostępności cyfrowej, szczególnie jeśli chodzi o strony internetowe. Ustawa o zapewnianiu dostępności w punkcie dotyczącym dostępności cyfrowej odsyła do ustawy o dostępności cyfrowej. Jest oddzielna ustawa, która dotyczy dostępności cyfrowej. To jest tak naprawdę najczęściej ten element, z którym będziecie się spotykać. Dosta dostępność architektoniczna w sytuacji, gdy robicie coś gdzieś i musicie to miejsce, znaczy musicie zapewnić, by to było miejsce dostępne architektonicznie, a dostępność cyfrowa, gdy pojawia się kwestia komunikacji, strony internetowe, dokumenty elektroniczne, multimedia to wszystko podlega wymogom dostępności, i tyle. Jeżeli Waszą stronę internetową finansuje Urząd, Musicie umieszczać informacje, że znaczy ta strona musi być dostępna. Jeśli umieszczacie informacje o swoich projektach na swojej stronie internetowej, to powinniście dbać o to, by przynajmniej ta jedna podstrona, na której umieszczacie informacje o projektach, była dostępna. Co to znaczy, dostępna? To jest oczywiście ogromny temat, natomiast generalnie jest coś takiego jak ustawa o dostępności cyfrowej. <laughs> ja pokażę to. <laughs> Pokażę to po prostu na ekranie, Udostępnia ekran swój. Cały ekran. Dobrze. Na stronach Sejmowych jest ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych. Tak ona się nazywa: dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. I oczywiście, znowu, ustawa dotyczy podmiotów publicznych, ale urząd będzie delegował na Was. Ten obowiązek. W tej ustawie jest tak zwany załącznik, to jest wytyczne dla dostępności stron internetowych. To się nazywa WCAG w chwili obecnej w, 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 o numerze 2.1. WCAG 2.1. Może część z Was już się z WCAG kiedyś zetknęła. Jest to zestaw wytycznych, które, które strona internetowa, w pierwszej kolejności strona internetowa musi spełniać. Na przykład treść nietekstowa. No, jeśli otworzymy sobie jakąkolwiek stronę internetową, szelmylodkie.pl nie ma takiej lodzie.pl. Lockie.pl to jest strona Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, jeśli dobrze pamiętam, Urzędu Marszałkowskiego. Na przykład, jeśli mamy na stronie internetowej treść nie tekstową, czyli wszelkiego rodzaju zdjęcia, obrazki, grafiki i tak dalej, to to zdjęcie musi mieć swoją alternatywę tekstową, żeby osoba, która nie widzi, również mogła dowiedzieć się co jest na tym zdjęciu. Tych sposobów na zapewnianie tak zwanej alternatywy jest wiele. Tutaj jest na przykład. To jest tekst alternatywny? Tak, to jest tekst alternatywny. Tutaj dopisał: Kolejny region z szansą na rozwój opoczno powołany. Taki jest tekst alternatywny do tego zdjęcia. To jest niedobry tekst alternatywny, ponieważ nie mówi tego, co jest na zdjęciu. No, tekst alternatywny do tego zdjęcia powinien mówić: Pan nie, wiem, kto to jest marszałek jakiś stoi przed mikrofonem, za jego plecami siedzi ktoś tam i ktoś tam i to by było, i, i wszystko się dzieje w opocznie, na przykład w Urzędzie Miasta Opoczne. Wtedy byłby to dobry tekst alternatywny. I tych wymagań, jak widzicie, jest sporo. Jak jest, są wymagania dla nagrań tylko audio albo tylko wideo, są wymagania dla nagrań audio i wideo, są wymagania dla nagrań audio i wideo i tak dalej, i tak dalej. Wymagań jest dużo. Ja celowo nie będę wchodził w szczegóły tego czym jest dostępność cyfrowa, w sensie w czym jest WCAG, bo byście, by wam wyparowały mózgi przez to, to jest zadanie dla specjalistów, to muszą być ludzie, którzy znają się na budowie stron internetowych, nie muszą być biegli w budowie stron internetowych, ale muszą rozumieć czym jest HTML, czym są inne technologie wykorzystywane na stronach internetowych, żeby móc wdrażać dostępność cyfrową, żeby móc ją stosować i tak dalej. Wy musicie mieć świadomość, że jest coś takiego. Musicie mieć również świadomość, że ustawa o dostępności cyfrowej, a co za tym idzie WCAG, nie w pełni, w kilku punktach, ale również dotyczy dokumentów elektronicznych. Dokument elektroniczny, który teraz oglądamy, to wy oglądacie, czyli ta prezentacja. Do tego też powinny być teksty alternatywne do wszystkich tych zdjęć, które tutaj są. One są te, te teksty alternatywne, tutaj przeze mnie dopisane, bo tego wymaga e, ustawa. Zresztą tego wymaga ode mnie, wiecie, tak zwana jakaś tam porządność taka procesowa. Czyli dokumenty PDF, dokumenty Word, dokumenty Excel, dokumenty PowerPoint, to są wszystko dokumenty elektroniczne, te najbardziej podstawowe, z których korzystamy na co dzień, do których również zastosowanie mają, e, mają przepisy ustawy. Póki to są wasze wewnętrzne dokumenty, nikt wam nic nie mówi. Ale jeśli robicie formularz zgłoszenia do projektu, możemy sobie zobaczyć jakiś formularz tak na szybciutko. Formularz zgłoszenia do projektu jakiegokolwiek. Wiecie, tego jest bardzo dużo na przykład. Formularz zgłoszenia do projektu. O, tu jest jakiś formularz zgłoszeniowy do projektu. Bardzo fajny, cudowny wręcz. To jest dokument, który musi być możliwy do odczytania przez osobę słabowidzącą, przez osobę niewidomą. Osoba niewidoma używa do obsługi komputera najczęściej tak zwanego czytnika ekranowego. Specjalnego programu, który odczytuje na głos to, co widać to, co mi widzimy na ekranie. Ten program mi przeczyta dotacje na innowacje, inwestujemy w przyszłość, projekt współfinansowany, załącznik numer jeden, formularz zgłoszeniowy i tak dalej, aż w końcu mi program przejdzie do tej tabeli i mi przeczyta tabela z. Siedmiu kolumn, siedmiu wierszy i piętnastu kolumn, i zacznie mi tą tabelę odczytywać. Ten dokument jest niedostępny. Ja nie mam możliwości wypełnienia, czy ja mam możliwość wypełnienia tego dokumentu, jeśli jestem osobą widzącą, bo sobie go wydrukuję i wypełnię długopisem, bo do tego on został stworzony. Natomiast osoba, która nie widzi, nie ma takiej możliwości. Nie ściągnie sobie tego dokumentu, go nie wyedytuje, bo to jest PDF, który jest nieedytowalny. No w cudzysłowie, nieedytowalny. Nie jest. Powszechnie edytowalnym e, formatem. A zatem osoba niewidoma musi dzwonić do sąsiada i powiedzieć: Ty, Wiesiu, wpadnij, bo mam ten formularz, ale za diabła nie wiem, co na nim jest, bo mój program czytający nie jest w stanie go odczytać. Po prostu. Ja nie wiem, gdzie ja mam wpisywać dane, nie wiem, co mam zrobić. Zatem to jest rzecz, która na wprost odnosi się do rzeczy, którymi wy się będziecie zajmować i musicie na to zwracać uwagę. Multimedia to samo objęte wymaganiami ustawy. Filmy, nagrania audio. E, jeśli robicie filmy, to taki film musi być wyposażony przynajmniej w napisy, a zgodnie z przepisami w napisy i w audiodeskrypcję. Jeśli nie wiecie, czym jest audiodeskrypcja, to to jest dodatkowy, słowny opis tego, co się dzieje na filmie w postaci ścieżki dźwiękowej. Czyli oglądacie sobie film i słyszycie, jak ktoś do was mówi z ekranu. Teraz pani, prawda, wchodzi przez drzwi do pokoju i się szeroko uśmiecha. I to jest oczywiście wkładane do ścieżki dźwiękowej filmu <laughs> jako dodatkowy element. To jest coś, co. Co, jakby, jest wymagane po prostu, i tyle. Coś mi tutaj slajd nie przeskoczył. Jeśli chodzi o dostępność cyfrową, to tyle. Musicie wiedzieć, że są takie wymagania. Nie będziemy się teraz uczyć dostępności cyfrowej, bo absolutnie na to nie ma czasu. A w kwestiach portali, tutaj się od pana Darka pojawiło pytanie. W kwestii portali społecznościowych, Facebook, trzeba dostosować treści w jakiś sposób? Tak. Nie musicie na szczęście, nie odpowiadacie za dostępność Facebooka, Instagrama, Linkedina i, i YouTube'a i tak dalej. Za to nie odpowiadacie. Natomiast za treści, którą umieszczacie, tak. Na Facebooku macie pełną możliwość. Jeżeli wrzucacie zdjęcie, to macie opcję dodawania tekstu alternatywnego do zdjęcia i musicie to robić. Jeśli wrzucacie film, to możecie na Facebooku dodać napisy. Jeśli wrzucacie film na YouTube'a, macie możliwość dodawania napisów na YouTube. Audiodeskrypcja to jest coś, co trzeba dodatkowo wytworzyć i, i jakby dołożyć do filmu przed wrzucaniem na Facebooka, czy przed wrzuceniem na na YouTube'a, na Instagramie teksty alternatywne do zdjęć są możliwe, ale nie można dawać napisów na przykład do filmów na Instagramie, więc taki jest, takie jest ograniczenie. Ale tak treści, które umieszczacie w internecie, muszą być dostępne, nawet jeśli portal, na którym umieszczacie, jest niedostępny. Natomiast znowu dobra praktyka by była taka, jeśli już umieszczacie coś w społecznościowych, to lepiej w takich, które są dostępne. Facebook ma swoje bolączki, ale jest OK. Instagram jest ok, YouTube jest ok, mimo tam, wiecie, że nie jest może różowo, to one są w porządku. Dostępność informacyjno-komunikacyjna trzeci z tych działów dostępności, które są w ustawie, i to jest też coś, co będzie Was bardzo dotyczyło. Tu jest znowu odwołanie do ustawy o języku migowym. Co trzeba zapewniać? No, musicie zapewniać kontakt telefoniczny, korespondencyjny, przesyłanie wiadomości tekstowych SMS, MMS, komunikację audiowizualną z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, czyli Messenger i tak dalej, <laughs> WhatsApp, przesyłanie faksów, śmieszne, że to jest w ustawie, ale to dlatego, że to jest właśnie ustawa o języku migowym. Jest obowiązek zapewnienia tłumacza języka migowego albo dostęp przez strony internetowe, jest taka możliwość, że można na zasadzie Skype'a mieć dostęp do tłumacza języka migowego, żywego i co jest zawsze najlepszą metodą na komunikację z osobą głuchą, komunikacja na kartce, pisanie komunikatów jest ok, pod warunkiem, że chcecie przekazać coś bardzo prostego, proszę, jutro spotkanie, godzina 16:00 tutaj, ok, można na kartce to napisać, ale cokolwiek jest bardziej złożonego, proszę nie wierzyć w komunikację na kartce, to nic się absolutnie nie sprawdza, tłumaczę, pan Jacek, czy pani Grażyna wcześniej, to są ludzie, którzy powinni brać udział w komunikacji z osobą głuchą, bo to zawsze jest najlepsza metoda na porozumienie. Ustawa wymaga, żeby zapewniać tłumacza przewodnika dla osób niewidomych. I to jest tak. Wy zawsze będziecie decydować w swoich działaniach, co wam jest potrzebne, do kogo kierujecie swoje działania, jakie źródła, jakie te kanały komunikacji są potrzebne. Jeśli robicie działanie otwarte, ogólnodostępne, piknik Gdzieś, w jakimś tam mieście, do który, na który może przyjść każdy, to wtedy oczywiście ta, te kanały komunikacji muszą musicie sobie przetworzyć i zastanowić się, jakie będą potrzebne. Na pewno będą większe, potrzebne, szersze i tak dalej. Jeżeli jesteście małym stowarzyszeniem, które ma grupkę 30 swoich członków, seniorów z, z jakiejś tam wsi i sobie chodzicie na kije, Nordic Walking sobie robicie. Raz w miesiącu, to oczywiście tego wszystkiego nie musicie brać pod uwagę. Znacie swoją grupę docelową, wiecie jak się z nimi komunikować, ze swoim urzędem się spokojnie dogadacie co do tego, co jest wam potrzebne, co niepotrzebne i tyle. To kwestia dostępności <coughs> zawsze jest wynikiem analizy tego, co robicie, do kogo kierujecie swoje działania i na tej podstawie decydujecie o tym, jakie działania dostępnościowe, czy w ogóle jakieś realizujecie. Oczywiście to będzie musiało iść w porozumieniu z. z z urzędami, które dają wam pieniądze, żeby one też o tym wiedziały i to klepały. I tyle. I nie, marcie, nie bójcie się w sensie takim, że jeżeli ktoś będzie potrzebował dostępności w tym, co robicie, a wy tej dostępności nie zapewniacie, bo nie, bo nie pomyśleliście, nie wiedzieliście, nie wzięliście pod uwagę, to ten ktoś może Was poprosić o zapewnienie tej dostępności, i Wy ją zwykle będziecie w stanie zapewnić. Także proszę się naprawdę nie, nie przestraszać. W tej części informacyjno-komunikacyjnej również jest mowa o tym, że realizując działania należy zapewniać środki wspomagające słyszenie. Z takich najbardziej popularnych to są pętle indukcyjne przeznaczone dla osób słabo słyszących, które mają aparaty słuchowe, dostosowane do odbioru sygnałów z pętli indukcyjnej. Są to też systemy FM, które też są wyposażone albo w słuchawki, albo w taką małą pętlę przenośną, taką pętlę na szyję, albo systemy na podczerwień, albo na bluetooth. To jest po prostu przesyłanie dźwięku na odległość bezprzewodowo. Generalnie systemy wspomagania słyszenia tak działają. One są dlatego dobre i dlatego pomagają w określonych sytuacjach, że skracają tak zwaną drogę powietrzną. To znaczy, jeżeli na przykład w kasie na dworcu jest taka sytuacja, że kasjerka, kasier siedzi w swojej cichej kasie za szybą a z drugiej strony w głośnym i hałaśliwym, w hałaśliwej głośnej hali odjazdów jest osoba słabosłysząca, to ta osoba słabosłysząca ma dużą trudność w zrozumieniu tego, co mówi kasjerka. Czy to przez dziurkę w szybie, czy przez tam głośniczek zamontowany na szybie. Jeżeli zastosujemy wspomaganie słyszenia, na przykład pętlę indukcyjną, to wtedy to, co mówi kasjerka, może bezpośrednio być przesyłane do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. <laughs> I dlatego te systemy pomagają. I znowu jest takie, takie pytanie. Co robicie? Czy robicie turniej piłki nożnej? I ta pętla indukcyjna czy system wspomagania słyszenia jest wam do niczego niepotrzebny, bo piłkę się ogląda i już. Czy robicie e, koncert w, w domu kultury, na, i, i na przykład chcecie, żeby nagłaśniany koncert, i chcecie, żeby ten nagłaśniany koncert w dobry sposób trafiał do, do ucha odbiorcy. I wtedy już na przykład pętla indukcyjna miałaby uzasadnienie albo system FM. Jakiś system wspomagania słyszenia można by było zastosować. Za każdym razem musicie sobie analizować swoje działania. Ustawa też wymaga, by na stronach to jest na wprost w przypadku urzędów, żeby umieszczać tekst odczytywalny maszynowo. Brzmi to strasznie, ale to jest po prostu zwykły tekst, który ja mogę skopiować. Czyli jeśli mam dowolną stronę internetową, na której mogę jakiś tekst sobie skopiować i wkleić sobie to do Worda, do notatnika, to to jest tekst przetwarzalny maszynowo. Oczywiście ta strona może być niedostępna kompletnie, ale jeśli ten tekst mogę skopiować, to on wypełnia wymagania ustawowe jest tekstem odczytywalnym maszynowo. Należy tłumaczyć informacje o swojej działalności, o tym co robicie na, na, na język migowy, i to znowu bardzo ważna rzecz. Robicie dużo otwarte wydarzenie, dużo otwarty projekt, zapraszacie ludzi do tego projektu. Nie wiecie, kogo zapraszacie, macie szeroką grupę odbiorców. Przetłumaczcie informacje o działaniach tego projektu na język migowy. To już nie są drogie rzeczy. To jest 200, 300, 400 zł. To, to nie jest coś, czego nie można uwzględnić w budżecie. I. i... Łącznie z informacją tekstową na swojej stronie internetowej, wkładajcie ten język migowy. W przypadku działań do takiej otwartej, nieznanej grupy odbiorców. Jeśli znowu wracamy do naszych seniorów, którzy chodzą na Nordic Walking, macie tylko tych seniorów w małej wsi, wszyscy się znacie, wiecie, kogo macie, to oczywiście to jest niepotrzebne, bo, bo macie ten, ten krąg zamknięty, komunikację dobrą i tak dalej. Jest też obowiązek umieszczania informacji w tak zwanym tekście łatwym do czytania. To jest skrót ETR, od Easy to Read. Jest to odpowiednio zredagowany każdy tekst. Można doprowadzić do takiej formy. Jest to tekst zredagowany do takiej wersji bardzo łatwej formy, bardzo łatwej. Ja to porównuję, żeby jakoś zobrazować do Ala Makota, i, że schodzimy do takiego właśnie języka, jakiego się uczymy w pierwszej klasie podstawówki, i tak dalej. Zgodnie z ustawą należy zapewniać dostępność poprzez uniwersalne projektowanie albo racjonalne usprawnienia. Czyli jeżeli sobie zakładacie, że będziecie coś realizowali, to już na etapie wymyślania projektu musicie myśleć o nim uniwersalnie, czyli myśleć o tym, kto będzie odbiorcą tego projektu i przygotowywać sobie i tak sobie już jakby planować działania, żeby uwzględniać tych różnych odbiorców. Czasami się nie da, w sensie takim, że będziecie robić wydarzenie w Malborku na zamku i on jest w diabeł niedostępny ten, ten zamek i nikt nie oczekuje, że przyjdzie tam firma budowlana, zburzy schody i zrobi... Pochylnie, po prostu zbyt istotna tkanka zabytkowa. W takich sytuacjach czasami się po prostu nie da zapewnić, na przykład, dostępności architektonicznej i można zapewnić tylko dostęp alternatywny. Czyli robicie ten projekt na tym zamku w Malborku, ale na przykład transmitujecie wszystko online albo w ogóle, nie wiem, robicie tak, że zwiedzanie przy pomocy przewodnika z kamerą, zwiedzanie na żywo, że człowiek na wózku siedzi sobie gdzieś tam na dole tego zamku, a przewodnik z kamerą oprowadza go po tym zamku i opowiada, i on ma to wszystko transmitowane na żywo. Ja trochę oczywiście rzeźbię teraz, ale mógłby tak dostęp alternatywny wyglądać. On jest dozwolony ustawowo nadal, ten dostęp alternatywny. Tutaj się pytania, a kwestia portali to już było. A jeśli robimy kino plenerowe, to film powinien być tłumaczony przez tłumacza, czy może być odtwarzany film z napisami? Może być odtwarzany z napisami. Tutaj to, jest, to niestety się odnosi do, do preferencji. Ja znam tutaj, może pan Jacek coś powiedzieć, bo ludzie, którzy mają związek z, z osobami głuchymi, mogą coś powiedzieć. Ja raczej mam takie doświadczenia z osobami głuchymi, że one wolą napisy, preferują napisy. Ale może być różnie. Może być taki, co będzie wolał tłumacza języka migowego. Uważam, że napisy będą wystarczające. Chociaż oczywiście znowu. W zakresie tak zwanej dobrej praktyki, pokazywania właściwych rozwiązań, to byłoby super, gdyby była wersja z tłumaczem języka migowego, i by na przykład co któryś sens był oznaczony jako sens z tłumacza języka migowego. Także to, to tak, 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 tak to widzę. W przykładowym domu kultury jako wynajmujący obiekt na na przykład koncert nie powinienem wymagać spełnienia warunków dostępności od urzędu? To jest świetne py pytanie, panie, panie Jerzy. Yy... Ale ja nie umiem na nie odpowiedzieć. To znaczy, urząd ma obowiązek, by ten dom kultury był dostępny. To tak wygląda i tak że jest, jest prawo. Yy, I. Pewnie, jeżeli to jest jakiś, jakaś, jakaś taka sytuacja, no, że to jest ten dom kultury, należy do urzędu i pan tam chce realizować, no to jakby urząd będzie brał odpowiedzialność za wszystko, tak sobie myślę. Jakby nałożył na pana obowiązek zapewnienia dostępności architektonicznej, ale skoro to jest ich obiekt, oni tam nie zapewniają dostępności architektonicznej, no to raczej nie powinien tutaj robić problemów, tak, tak bym to widział. Bo co do zasady, to będzie wszystko podlegało urzędowi. Hale sportowe, baseny, póki są miejskie, Publiczne to też podlegają właścicielowi, czyli to właściciel już ma obowiązek zapewniania tam dostępności. I tutaj bym się spodziewał, że raczej nie będzie żadnych problemów z tym. To znaczy, że Urząd, gdyby, no my mamy taką sytuację w Łodzi, jestem zaangażowany w hokej w łodzi bardzo mocno. I mamy tak, że mamy obiekty, które są no, w zasadzie niedostępne architektonicznie. Szczególnie to lepsze lodowisko, mamy takie lodowisko trochę lepsze w łodzi, ono jest niedostępne architektonicznie kompletnie. I my tam robimy turnieje hokejowe na tym lodowisku. W mieście, w którym obowiązuje standard dostępności, w którym obowiązuje ustawa, mamy zapisane w umowach zapewnianie dostępności. No i jakby, i trudno, i nie ma wyjścia, znaczy nie, nie mamy alternatywy, nie możemy sobie zrobić tego na innym lodowisku, które jest dostępne architektonicznie, bo mamy tylko to lodowisko. No mamy dwa, no obydwa są słabe. I, no i trudno. Mamy sytuację, muszę, przepraszam, ruszyć trochę monitory, mamy sytuację kompletnie bez wyjścia. No i nawet gdybyśmy dostali wniosek o zapewnienie dostępności, to my powiemy, że my nie jesteśmy w stanie jej zapewnić. Urząd powie, no, a urząd niech się wtedy męczy, to tak bym to widział po prostu. Czy znaczy my, jako klub hokejowy, bo ja jestem działaczem mózgiego klubu hokejowego, to jest stowarzyszenie też. Więc jako klub powiemy, no sorry, nie możemy zapewnić dostępności, bo lodowisko jest takie i takie i tyle. I urząd będzie musiał odpowiedzieć temu człowiekowi. Jakkolwiek, no, urząd może zapewnić, bo może na przykład zapewnić składane rampy najazdowe, takie pochylnie najazdowe, wiecie, tymczasowe, nie, żeby człowiek mógł się na wydarzenie hokejowe dostać, zapewnić schodowaz, żeby go wieźć na, 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 na trybunę, żeby mógł, mógł obejrzeć. Jakby, czyli urząd ma ku temu narzędzia, a stowarzyszenie realizujące projekt, no znowu to się sprowadzi do tego... Na ile urząd będzie w stanie przyjąć dodatkowe koszty związane z dostępnością, no bo jeśli ja mam to realizować, ok, ja wiem jak to zrobić, muszę wynająć najazd, co będzie mi kosztowało 1000 zł, i muszę wynająć schodołaz, co będzie mi kosztowało 2000 zł, i zatrudnić na czas wydarzenia człowieka, który będzie to obsługiwał, co mi będzie kosztowało 3000 zł. Póki mogę to wrzucić w budżet i urząd mi to klepie, nie pomniejszając jakby dotacji, to w porządku, no to jest, wiecie, to jest do zrobienia. Zwróćcie uwagę, że to, co ważne. Właśnie ustawa sprawi, że będziemy na to zwracać uwagę i to jest moim zdaniem bardzo dobra rzecz. Na początku może będzie denerwujące, może będzie frustrujące, ale nauczymy się tego docelowo i będziemy to po prostu robić. O na brak dostępności opowiadałem. Nie bójcie się jej, ta kwota 10 tysięcy złotych niech Wam nie zostaje w głowie, dobrze? Bo tak jak mówiłem, to jest długa procedura. Pan Jacek jeszcze, no to Państwo nie spełniacie warunków i nie otrzymacie dotacji. No to jest, no tak Panie Jacku, no ja, to są te rzeczy, o których ja mówiłem już od samego początku. Ja nie wiem, jak będzie, w sensie jaka będzie praktyka urzędów. Ja się spodziewam zdrowego rozsądku. Jeżeli Urząd Miasta Łodzi ma niedostępne architektoniczne lodowisko, a ja tam chcę robić imprezę, to no, jeśli oni będą robili taką rzecz, że powiedzą, no dobra, ale my wam nie damy dotacji, bo nasz obiekt jest architektonicznie niedostępny, zróbcie winnym, no to my będziemy mogli w Tychach zrobić, bo tam jest dostępne, albo w Bydgoszczy, świetne lodowisko, bardzo, bardzo dostępne. Więc ja się, dlatego, że takich sytuacji będzie dużo, to ja się spodziewam zdrowego rozsądku. Żeby no dobra, robicie tutaj wydarzenie, no to w informacji poinformujcie, że może być dostępnie. Jeżeli ktoś wam poprosi o dostępność, to, to ją zapewnicie, że to no, tak sobie wyobrażam praktykę, która będzie. Dostępność w cyklu życia projektu. Jak ja widzę projekty? Ja z projektów trochę się w ogóle wyłączyłem, bo od paru lat już nie, nie realizuję, natomiast wcześniej przez prawie 20 lat pracowałem w Polskim Związku Głuchych w oddziale łódzkim, zatem realizowałem miliard 500 projektów. Znam to naprawdę, e, tą, tą rzeczywistość, no, naszą łódzką, czy ogólnopolską znam w miarę dobrze. Projekty uniwersalnie od początku. Trochę już o tym wspomniałem. Zawsze trzeba się zastanowić w kontekście już ustaw o zapewnieniu dostępności. Jakie działania i dla kogo będą realizowane? Jeśli dla ludzi, na dla ludzi realizujemy działania, to zawsze możemy się zastanowić, jak możemy tą dostępność zapewnić. Weźmy przykład takiego turnieju hokejowego w Łodzi. Co mogę zapewnić? Mogę zapewnić informację dostępną cyfrowo, na pewno. Yy, mogę zachęcać yy, osoby z niepełnosprawnościami do udziału w wydarzeniu, bo piszę o tym, że jeżeli ktoś potrzebuje, to będzie dostępność. Albo w ogóle od początku założyć, że po prostu wynajmę na to wydarzenie i rampy, i schodołas, i będzie asystent, i o tym wszystkim poinformuję w informacji o, yy, o, o, o tym turnieju na Facebooku, na swoich stronach internetowych itd. Zadbam, żeby też cyfrowo było to dostępne. Co mogę jeszcze zrobić, jak robię takie wydarzenie? To nie jest coś, co jest wymagane ustawą na wprost, natomiast to jest coś, co można dostępności robić. Na przykład audiodeskrypcja na żywo takich wydarzeń. Robi to na, na przykład Legia. Robione to jest na stadionie narodowym w Gdańsku, na stadionie Lechi. Gdańsk to tak naprawdę jest miejski stadion, nie Lechi, no mniejsza z tym. W czasie meczu, w czasie wydarzenia sportowego jest audiodeskryptor, audiodeskryptorka, która na żywo opowiada o tym co się dzieje opisuje to jest audiodeskrypcja na żywo opisuje to co się dzieje prawda boniek podał do lata i lato strzelił gola i tam lewą nogą na przykład nie swoim czerwonym butem czy coś tam i ten sygnał jest transmitowany na falach FM Osoba, która chce sobie obejrzeć takie wydarzenie, przychodzi na mecz, siada sobie na niewidoma osoba, siada sobie na swoim krzesełku i ma odbiornik FM. Najczęściej w telefonie to się dzieje i słucha sobie po prostu tej audiodeskrypcji, czyli bierze udział w wydarzeniu, słyszy, wiecie, no w całej tej atmosferze y, uczestniczy, plus ma opis tego, co się dzieje na, na boisku przez, przez audiodeskryptora. To jest taki na przykład coś, co można uwzględniać, choć nie jest to wymagane ustawą, to jest to bardzo fajny element dostępności wydarzeń. Uwzględniaj różnorodność odbiorców, no wiadomo, to jest to, o czym mówię. Musimy się zastanowić, do kogo jest to kierowane i zawsze mieć na uwadze to, że są bardzo różni ludzie, o bardzo różnych cechach. I niepełnosprawni, i starsi, i tacy, i siacy. Nigdy się nie uda dogodzić wszystkim i pamiętajcie o tym, kto z Was od lat realizuje, to na pewno doskonale wie o tym, bo ma takie doświadczenia, ale to nie ma znaczenia. Starajmy się brać pod uwagę różnych ludzi i ich potrzeby. Musimy planować wydarzenia w miejscach dostępnych architektonicznie. I to jest też tak, że póki mamy małą grupę odbiorców, tak jak ta grupa seniorów, którzy chodzą na, na Nordic Walking, to powiedzmy, jeżeli to jest zamknięta grupa odbiorców, znana nam, to tam jest inna sytuacja. Ale jeśli, mamy znan, jeśli jest nieznana grupa odbiorców, to zawsze zakładajmy, że będą ludzie o różnych cechach. Nie zakładajmy, że niepełnosprawny nie przyjdzie, bo go do tej pory nigdy nie było. To właśnie w momencie, gdy normą stanie się to, że miejsce jest dostępne architektonicznie, że informacja jest dostępna cyfrowo i tak dalej, kiedy to się stanie normą, to wtedy będzie więcej tych ludzi. Profesor Wysocki, guru dostępności architektonicznej z Uniwersytetu z Politechniki Gdańskiej. Propagator od wielu lat i tutaj wiecie, pionier dostępności. Opowiada na swoich spotkaniach taką historię, że pojechał do jakiegoś tam swojego znajomego do Nowego Jorku w latach, nie wiem, 80. Wyszedł się przez i mówi, Boże, jakie to jest z kolegą? Później tym swoim gadą, i stary, jakie wy macie schorowane społeczeństwo. To jest masa ludzi na wózkach, masa ludzi w ogóle niepełnosprawnych po ulicach się kręci. No, i oczywiście to nie jest tak, że tam jest społeczeństwo bardziej schorowane, jest tak samo schorowane jak nasze, ale tam po prostu z dostępnością sobie poradzili wcześniej i ci ludzie mogą wychodzić. W Polsce nadal powszechnym problemem jest to, że ludzie są więźniami, tak zwanymi więźniami pierwszego piętra, czyli ktoś, kto ma problem w poruszaniu się, mieszka na pierwszym bądź wyższym piętrze bloku czteropiętrowego i siedzi w tym domu i nie wychodzi, bo nie ma jak wyjść po prostu. Zatem uwzględniajmy takie możliwości. Planuj działania włączające. Informuj o tym, że będziesz dostępny. Informuj o tym, że jest asysta. Informuj o tym, że można się z Tobą skontaktować i pogadać o tym, jakie są Twoje potrzeby dostępnościowe, bo jesteśmy otwarci na ich zapewnianie. To jest bardzo ważne, żeby, je, żeby takie rzeczy robić, żeby to promować. Tworzy informację dostępną. Oczywiście informacja dostępna w rozumieniu cyfrowej informacji dostępnej, z papierową informacją, z ulotkami, z plakatami. Jest trochę gorzej, jedyna rzecz, na którą można tam zwrócić uwagę, to jest kontrast, czyli żeby było dobrze czytelne czcionki, czerwone na czerwonym nie widać, zielone na czerwonym nie widać, czerwone na zielonym nie widać, ale białe na czarnym, czy ciemne na jasnym, jasne na ciemnym zawsze widać, żeby czcionki były duże, takie no wiecie, minimum 12, ale oczywiście to jest tak, że ktoś tam z tego korzysta, ktoś inny nie skorzysta, więc w przypadku informacji papierowej bez większych spin, natomiast informacja w formacie cyfrowym już może spełniać wiele wymagań. Rozmawiaj ze swoimi beneficjentami, dowiaduj się, pozwól im na to, by oni mówili o swoich potrzebach dostępnościowych. To jest coś, co zawsze będzie dobrą praktyką w dostępności. Bardzo często, jak zobaczycie, nie będzie to się wiązało z niczym. Bardzo rzadko się zdarza, że w ogóle ktoś o jakieś szczególne rzeczy prosi. No i informuj o dostępności swojego projektu, co mi się wydaje oczywiste, i te ostatnie minuty jeszcze. Ja dostałem od pani Iwony listę kilku projektów, które no, będą dofinansowywane, jak rozumiem, czy już są dofinansowywane, no i możemy się zastanowić nad dostępnością. Czyli my wychodzimy z założenia, że przy każdym działaniu ludzkim musimy usiąść i zastanowić, czy i jeśli to jaka dostępność ma zastosowanie w danym przy, przypadku. Zawsze można zrobić jakieś minimum, zawsze można to rozszerzać o jakieś działania. Super, zobaczmy. Zwiększenie poziomu aktywności społecznej interakcji międzypokoleniowej 50 mieszkańców przez stworzenie platformy internetowej. Od razu ustawa o dostępności cyfrowej i nie ma zmiłuj. Musi być zgodnie z WCAG. Organizacja prelekcji. To jest organizacja wydarzeń. W przypadku wydarzeń robimy dla otwartej grupy, to zastanówmy się nad dostępnością. Miejsce dostępne architektonicznie, dobre akustycznie, może jakiś system wspomagania słyszenia. Jeśli to jest zamknięta grupa i, i przyjmujemy ich tylko na podstawie zgłoszeń, to obowiązkowo w tym formularzu zgłoszeniowym pytania o dostępność. To jest bardzo prosty sposób. Google ma świetne narzędzie, formularze tak zwane do robienia takich zgłoszeń. I w takim formularzu można zaznaczyć, czy potrzebujesz pętli indukcyjnej, tłumacza języka migowego, audiodeskrypcji i tak dalej. Wrzucamy to w formularz zgłoszeniowy i mamy sprawę opykaną. Oczywiście ja rozumiem, teraz pewnie się część z Was gotuje, ale skąd na to pieniądze? Wracamy do poprzedniego slajdu. Projektuj uniwersalnie od początku. Uwzględniaj dostępność. Wymagaj na swoim urzędzie, zresztą oni muszą już teraz, żeby oni to uwzględniali i po prostu ją projektuj. Nie odpowiem dzisiaj, jak to zabudżetować, jakie przewidzieć środki, żeby na pewno one zostały wydane. Bo. Bardzo możliwe, że będzie tak, że zaplanujecie sobie 500 zł na tłumaczenie języka migowego, a nikt Wam się nie zgłosi e, głuchy na, e, na taką prelekcję. Może tak być. Trochę czasu potrzeba, żeby sobie wypracować dobrą praktykę. Czy urząd pozwoli Wam te środki przesunąć na coś innego i rozliczyć, czy będziecie musieli je oddawać. Ale jeśli nawet zaplanujecie te 500 zł i będziecie musieli je docelowo oddać, moim zdaniem świat się nie zawala. Tylko musimy się nauczyć tego, że pieniądze z dotacji można zwracać i świat się nie zawala. Właśnie zwracam teraz tysiące do Ministerstwa Sportu, bo, no bo się zwraty zdarzają człowiekowi czasami. Zatem, prelekcje na temat patriotyzmu, tak. Organizacja rekonstrukcji wydarzeń historycznych, znowu by się trzeba było zastanowić, gdzie to będzie, jak, jacy będą odbiorcy. Być może można znaleźć takie miejsce, że widać całą tą rekonstrukcję, robimy ją w Dolinie Warty, na przykład. Widać ją w tej dolinie fajnie. I zapewniamy, żeby przynajmniej było kilka takich miejsc, gdzie można się na wózku poruszać. Utwardzonych, może jakieś wiecie, wyniesionych, może na jakimś wale przeciwpowodziowym jest jakiś parking, na którym można wyznaczyć takie miejsce i tak dalej do obserwacji dla osób na wózkach. Przewidzimy to, zastanówmy się, zaplanujmy, poinformujmy o tym ludzi, i w ten sposób można w takim projekcie uwzględniać dostępność. Inny projekt. Zadanie przewiduje prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego, pomocy psychospołecznej, terapeutycznej dla rodzin z terenu miasta. Natychmiast się mi włącza w takiej sytuacji pytanie, które się zawsze pojawia w Polskim Związku Głuchych: czy jest zapewniony tłumacz języka migowego? To jest bolączka wieloletnia osób głuchych, że one są pozbawione bardzo wielu form wsparcia proponowanych przez państwo, przez miasta i tak dalej. Jednostki publiczne, właśnie ze względu na to, że nie ma tłumacza języka migowego. Słynna sprawa, no jeszcze z poprzedniej perspektywy, gdy było bardzo dużo szkoleń zawodowych. Urzędy szkoliły na potęgę, urzędy pracy, miały masę pieniędzy, masa ludzi się szkoliła w różnych dziedzinach, ale nie gusi, bo zapomniano zapewnić pieniędzy na tłumaczy, nie? I nie było po prostu. I chodziliśmy do urzędu, mówiliśmy: dzień dobry. Mamy tutaj, prawda, głuchego chłopaka, chciałby się nauczyć pracy na maszynie do cięcia drewna. Spoko, niech się uczy, ale tłumacza nie zapewniamy. Jak zapewni Polski Związek Tłumacza, to może wtedy ten głuchy wziąć udział w kursie. No jest to chyba nie w porządku, tak się wydaje, nie? No więc to jest taka rzecz, która mnie natychmiast oczywiście się odzywa. Wiadomo, że jeśli robimy takie działania, informujemy o tym jakoś. My się teraz informujemy cyfrowo, nie informujemy się już inaczej w zasadzie. Zadbajmy o to, by informacja cyfrowa była dostępna cyfrowo. Świetlica wejska, to jest dobry przykład. Będzie międzypokoleniowe centrum wymiany pasji, umiejętności, integracji społecznej. Trzymam kciuki, żeby się ta wymiana pasji, umiejętności, integracji społecznej między młodymi a starszymi udawała. Na co można zwrócić uwagę? No, po pierwsze, dostępność architektoniczna świetlicy wiejskiej. Jeżeli w tym jeszcze są zaangażowane osoby w wieku senioralnym, osoby starsze, to musimy na to zwrócić uwagę bardzo mocno. Może budynek będzie niedostępny, ale możemy w prosty sposób, być może można w jakiś prosty sposób zapewnić, zbić z desek jakąś, jakiś najazd dla wózków, żeby jeden czy dwa schodki pokonać. Może coś takiego się uda. Może właśnie w zgłoszeniu do tego projektu, albo w, w ogarnianiu przed złożeniem wniosku grupy docelowej, może można ustalić, czy jakiś system wspomagania nie dokupić przy okazji projektu. Może jakąś pętlę indukcyjną, może coś, żeby mieć. To jest tam parę tysięcy złotych dodatkowo do projektu, ale jest, już zostaje na lata, nie. Więc takie rzeczy oczywiście mi się tutaj mi dzwonią. Jeżeli się pojawia informacja elektroniczna, musi być zgodna z ustawą. Tutaj nie ma, nie ma za bardzo zmiły. Zadanie polega na popularyzacji debaty oksfordzkiej jako sposobu wspierania rozwoju dialogu obywatelskiego wśród młodzieży. No, jak rozumiem, projekt zmierzający do tego, że będą realizowane debaty, bo uczestnicy będą brali udział w warsztatach dotyczących komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, a później wezmą udział w warsztatach, przepraszam, wezmą udział już w debatach, takich prawdziwych, odschwardskich debatach. No i znowu pytanie, które mi się pojawia, no to po pierwsze informacja musi być dostępna cyfrowo, po drugie co z osobami głuchymi? Czy one będą mogły na równi z innymi wziąć udział w tych, w tych debatach, w tych warsztatach? Znaczy, czy są zapewnieni tłumacze języka migowego? Bo jeśli ja tutaj wyczuwam grupę wyciętą z dostępności takiego wydarzenia, czy z takich wydarzeń, z takiego projektu, to ja wiem, że to będą osoby głuche. Oprócz tego, no, jeśli organizujemy debatę, organizujemy ją w miejscu dostępnym architektonicznie. Jeśli warsztaty w miejscu dostępnym architektonicznie. Dajemy ludziom możliwość zgłaszania potrzeb specjalnych. Tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna, nie wiem, tłumacz przewodnik dla osoby głuchoniewidomej, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Dajemy takie możliwości. Jeszcze inny przykład. W okresie od sierpnia do listopada planujemy zorganizować około 60 zbiorowych aktywności kulturalnych. Głównym nurtem pracy z seniorem będzie edukacja filmowa, filmoterapia, ale będzie to punkt wyjścia do zachęcenia osób starszych, także innych, do, do innych niefilmowych aktywności. Projekt. Gdzieś w Trójmieście realizowany, skierowany do seniorów, mający na celu aktywizację po prostu wyciąganie ludzi z domu, itd. Tak no i wszystko to, o czym mówiłem, również może mieć zastosowanie tutaj. Być może jest to zamknięta grupa odbiorców. Być może grupa będzie powstawała dopiero po otrzymaniu dofinansowania. No jeśli tak, to chcemy czy nie chcemy nie szukamy sprawnych 60-70-latków, tylko otwieramy się na różnych uczestników. Robimy filmy, zadbajmy o dostępność architektoniczną miejsc, w których te filmy będą oglądane. Jedziemy do muzeum, szukajmy takich, gdzie będziemy mieli zapewnioną dostępność. Być może jest potrzebny asystent, być może są ludzie uwięzieni w swoich mieszkaniach na pierwszym, drugim piętrze. Zadbajmy o to, by tych ludzi z domu, by im umożliwić wyjście z domu. Może trzeba, na pewno trzeba uwzględnić pieniądze na dodatkowy transport, może na dodatkową asystę, ludzi, którzy tych ludzi zabiorą z domu. To są działania dostępnościowe które w mojej ocenie w takich projektach, no, ja bym tego szukał no, w, 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 w tych projektach, tak bym, to, tak bym to widział. No i w ten oto sposób o 14.05 dobrnęliśmy do slajdu z napisem dziękuję, który zwykle jest slajdem ostatnim. Czy jakieś pytania jeszcze może, bo to, a ja chyba nie powiedziałem, że można, czy jest możliwość przesłania nagrania z webinarium, Pani Iwona Chmielewska. Kiedyś pracowała u nas pani Iwona Chmielewska. Pomimo starej nie udało mi się uczestniczyć od samego początku. Ja nie wiem, na czym stanęło. Czy nagrywamy spotkanie, czy nie, pani Iwono? Teraz jest do pani Iwony z, z, z Niwu pytanie. Do pani Eweliny, tak po Jezus, Mario. Nie, nic wiesz, przepraszam, no, najmocniej jeśli chodzi, oczywiście. Jeśli chodzi o nagranie, to tak, ono zostanie mamy, webinarium jest, jest nagrywane, także ono zostanie udostępnione na kanale Instytutu na YouTubie, więc, więc za parę dni powinno być dostępne. No to, to jest to jakby jakby jasne. Czy, czy poza tym pytaniem? O, ktoś pisze jeszcze wiadomość do nas. Dobrze, też jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę pogadamy. Cisza, jak ktoś tak długo gada, jak w radiu i nagle nastaje cisza, to ta cisza jest taka strasznie głośna. Dobrze poczekamy, bo ktoś ma. Ja, przydałby się webinarium o dostępności cyfrowej. A trochę było mało tutaj jest. No to może przydałoby się po prostu szkolenie z tego bardziej niż, niż webinar, bo to. Tam się, wchodzi, no, tam się wchodzi na takie rzeczy, wiecie, że się uczy ludzi, jak pisać w Wordzie, jak robić dostępne Excel, jak robić dostępne PowerPointy, co to znaczy dostępny PDF. Od tego się zaczyna. Później można opowiadać trochę o stronach internetowych i pokazać, z jakimi tam wyzwaniami się trzeba mierzyć. Pani Agnieszka nas dziękuję, dziękuję nami. Pozdrawiamy również, Pani Agnieszko. Dobrze. Jeśli nie ma żadnych pytań, nigdy widzę nie pisze, to ja bardzo uprzejmie dziękuję. O, ktoś pisze jednak. To poczekamy. No to by było bardzo. To by było myślę, że bardzo fajne dla was, zrobić takie, takie spotkanie z uczestnikami projektów, żeby wydubać trochę osób, gdzieś tam uczestników, osób z niepełnosprawnościami albo z jakimiś innymi potrzebami. To zawsze bardzo otwiera umysł na, na dostępność. No ale to rozumiem, pani Ewelina co tam te sugestie, sugestie notuje. Dobrze, to bardzo serdecznie dziękujemy. W takim razie jeszcze widzę, że ktoś pisze. Dzięki. Myślę, że możemy. Poczekam tylko na tą wiadomość, która jeszcze jest pisana. Dopiero 13 sekund trwa ta cisza, zobaczcie, jaka jest wymowna. Dobrze. Pani Anna jeszcze pisze, o co może zadbać na przykład klub sportowy piłki nożnej, budynki, dostępność cyfrowa, przekazywanych informacji przy wydarzeniach np. Na, na ogólnodostępnych. Czy może coś jeszcze? Nie. Yy, znaczy na, na pewno można z, zrealizować bardzo wiele super działań dostępnościowych, nawet o których ja nie mam pojęcia, bo wiecie, no, ja znam też jakiś tylko wycinek dostępności, a świat się ciągle rozwija i ludzie mają dużo dobrych pomysłów. Yy, można robić transmisję online. To jest bardzo dobry w ogóle sposób. Ja na przykład staram się to realizować w klubie hokejowym, yy, jeśli tylko. Jadę na mecz z, z naszą drużyną, to rozstawiam telefon, mam, kupię sobie specjalny statyw z uchwytem i robię transmisję online z meczu na Facebooku. To nie jest oczywiście w ramach realizacji umowy z urzędem, bo to jest zupełnie poza tym to jest po prostu moja dobra wola ale to jest bardzo fajny sposób i w dzisiejszych czasach bardzo prosty bo wystarczy telefon już nie potrzeba kamer ze sobą zabierać normalnie telefon, e, który ogarnia. Uczestniczy muszą mieć. Je... Tak, to, to, słuchajcie, kwestia sprawności uczestników do dyscypliny to jest zupełnie inna sprawa. Jak będziecie robić y, sekcję piłki nożnej, y, na przykład dla osób po amputacjach, to wtedy będziecie mieli grupę osób z niepełnosprawnościami, bardzo zresztą sprawnych. Natomiast jak prowadzicie normalny klub, no to prowadzicie normalny klub, to nikt nie oczekuje, że w drużynie y, tak, zdroworozsądkowo, pani Anno, że w drużynie że będziecie przyjmować do drużyny tak zwanych sprawnych osób, yy, dzieciaki na wózkach inwalidzkich to jest niemożliwe, absolutnie i to jest zjazd. Także na przykład jakieś tam transmisje online można o zima przyszła, można robić. Zdrowo ja zawsze do tego zachęcam. <laughs> jeszcze ktoś pisze wiadomość, więc jeszcze o pani Marta, jeśli będzie uczestnikiem osoba niewidoma. Czy wystarczy jak wolontariusz na żywo będzie zdawał jej relację? Tak, to też jest zapewnienie dostępności jak, jak najbardziej. I to jest bardzo zresztą fajny pomysł. No, wiecie, ja nie wiem, jak, kogo wy macie u siebie, ale zakładajcie, że macie bardzo różnych ludzi. I na przykład taka informacja na stałe przy wydarzeniach, że mamy wolontariusza, który będzie opowiadał o tym, co się dzieje. Zapraszamy osoby, które słabo widzą, gorzej widzą i tak dalej. Super sprawa. Na razie nikt nic nie pisze. To co? Kończymy? Kończymy. Myślę możemy kończyć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję Panu Jackowi wcześniej, mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia Pani Grażynie, tłumaczce, dziękuję za tłumaczenie, bardzo dziękuję Pani Ewelino, raz jeszcze przepraszam za, za pomyłkę i imienia. Freud, ja Freud, Freud na pewno miałby jakiś koncept na te moje pomyłki, no ale dobrze, bardzo uprzejmie dziękuję, rozumiem, że możemy kończyć. Tak, ja również dziękuję za, za prezentację i za, za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne wydarzenia organizowane w ramach Akademii NiWu. <dziękuję>, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo uprzejmie. Do widzenia. Wychodzę. Do widzenia. Do widzenia.